Korzystając z internetu cały czas jesteśmy na celowniku. Kiedy wchodzimy na nieznane nam strony internetowe, czy korzystamy z publicznych sieci Wi-Fi, na przykład na dworcu czy w galerii handlowej, narażamy się na ujawnienie naszej historii przeglądania, a nawet na kradzież tożsamości czy pieniędzy z konta bankowego. Mało tego, dzisiaj już praktycznie każda strona internetowa zbiera o nas dane i przekazuje je innym firmom, nawet gdy korzystamy z trybu incognito. Partnerem dzisiejszego odcinka jest NordVPN, który oferuje usługi zwiększające bezpieczeństwo i anonimowość w sieci i wspólnie przygotowaliśmy dla Was specjalną ofertę. Przy zakupie 2-letniego pakietu ochrony otrzymacie aż 4 bonusowe miesiące, także zapłacicie tylko 11 zł i 59 groszy za miesiąc, a to przecież mniej niż dobra kawa na mieście. Żeby skorzystać z promocji, wystarczy, że wejdziecie pod adres nordvpn.com/herring albo klikniecie w link w opisie. NordVPN dba o nasze bezpieczeństwo w sposób aktywny, bo przekierowuje nasze dane przez swoje bezpieczne serwery, a funkcja Threat Protection cały czas pilnuje, abyśmy przypadkiem nie weszli na stronę, która podszywa się pod nasz bank, albo nie pobrali pliku ze złośliwym oprogramowaniem. Wszystko to z poziomu bardzo prostej i intuicyjnej aplikacji, a aby aktywować pełną ochronę, wystarczy dosłownie jedno kliknięcie myszą. Anonimowość i bezpieczeństwo w sieci to nie wszystkie zalety NordVPN. Osobiście bardzo często korzystam z funkcji wirtualnej zmiany lokalizacji, dzięki której mam dostęp do materiałów niedostępnych w Polsce, np. artykułów z zagranicznej prasy czy programów dokumentalnych. Niedawno, właśnie dzięki NordVPN, obejrzałam niedostępny w kraju serial When Missing Turns to Murder. Bardzo ciekawy dokument na temat brytyjskich spraw zaginięć i ucieczek, które ostatecznie okazały się sprawami z zabójstwem w tle. Gorąco polecam Wam ten serial, szczególnie, że czuję, że za jakiś czas przedstawię Wam którąś z omawianych tam spraw. Jeżeli i Wy chcecie korzystać z sieci bezpiecznie i bez ograniczeń, koniecznie sprawdźcie NordVPN. Nie podejmujecie żadnego ryzyka, bo firma oferuje 30 dni na sprawdzenie swoich usług i jeżeli w tym czasie uznacie, że to nie dla Was, otrzymacie 100% zwrot środków. Dbajmy o swoje bezpieczeństwo, także to w sieci. Wejdźcie pod adres nordvpn.com/herring, żeby uzyskać dostęp do oferty specjalnej. Sprawa, o której dzisiaj opowiem, to opowieść o zbrodni, która w wyjątkowy, podwójnie historyczny sposób zapisała się na kartach polskiej kryminalistyki. To bardzo trudna historia do opowiedzenia, ponieważ otwiera dyskusję na temat kary dożywotniego pozbawienia wolności. Kary, która wywołuje wiele emocji, a czasem nawet potrafi podzielić. W dzisiejszym odcinku usłyszycie historię jednej z najgłośniejszych zbrodni III RP. Historii, która swoje drugie życie otrzymała w tym roku za sprawą pewnych przełomowych decyzji, a także przełomowych zmian w prawie karnym. Partnerem prawnym dzisiejszego odcinka jest Kancelaria Karniści.pl. Po wysłuchaniu dzisiejszej historii usłyszycie fragment mojej rozmowy z jednym z założycieli kancelarii, karnistą z ponad 20-letnią praktyką, adwokatem Michałem Krzysztofowiczem, z którym porozmawiamy o sprawie z dzisiejszego odcinka. Całej naszej rozmowy będziecie mogli wysłuchać w osobnym materiale. Jola przychodzi na świat w 1974 roku w jednej z wsi pod Ostrowią Mazowiecką. Rodzi się w wielodzietnej rodzinie, bo jako ósme i najmłodsze dziecko w rodzinie rolników. Jej dzieciństwo jest zupełnie zwyczajne i spokojne. Jola żyje beztrosko w małej miejscowości, gdzie zna każdy kąt. W jej domu panuje rodzinna atmosfera, a rodzeństwo i rodzice zawsze się wspierają. Innymi słowy, żyje jej się tu bardzo dobrze, ale kiedy dorasta i staje się nastolatką, dziewczyna zaczyna marzyć. Chociaż kocha swoją okolicę, to chciałaby jednak wyrwać się ze wsi.
Im jest starsza, tym bardziej rozumie, że nie chce kontynuować rolniczej tradycji. Chciałaby robić coś innego, a najbardziej chciałaby zamieszkać w oddalonej o 100 km stolicy i tam poszukać szczęścia i swojej własnej życiowej ścieżki. Być może częściowy wpływ ma na to fakt, że podobnie myśli jedna z jej starszych sióstr, Bogusia. Jej ostatecznie udaje się wyrwać z małej miejscowości i przeprowadza się do Warszawy, tym samym pokazując, że nie są to nierealne marzenia. W związku z tym Jola czuje się jeszcze bardziej zmotywowana, pilnie się uczy i gdy nadchodzi 1993 rok, a Jola ma 19 lat, z dobrymi wynikami kończy liceum ekonomiczne i zaraz po wakacjach przeprowadza się do stolicy, gdzie pokój udostępnia jej właśnie starsza siostra Bogusia. Chociaż Jola osiąga cel i przeprowadza się do wielkiego miasta, to z początku jeszcze nie do końca wie, co chce robić w życiu. Jest trochę rozdarta i zastanawia się nad przystąpieniem do policji. Z drugiej jednak strony ma typowo ścisły umysł i, jak to mówią żartobliwie jej bliscy, kocha cyferki. Dlatego zastanawia się nad jakimiś studiami, może ekonomicznymi, ale ostatecznie wybiera inną ścieżkę, którą niejako sprowadza na nią los. Jej szwagier Krzysztof, u którego zresztą pomieszkuje, jest dyrektorem do spraw marketingu w wydawnictwach radia i telewizji i akurat szuka kogoś na stanowisko asystenta lub asystentki i od razu do głowy przychodzi mu właśnie siostra jego żony. Jola wydaje się być idealną kandydatką. Jest sumienna, pracowita i bardzo zaangażowana. Jest też dojrzała jak na swój wiek. Dlatego bez większego namysłu Krzysztof proponuje jej to stanowisko. Jola nie ukrywa, że jest przeszczęśliwa z takiego obrotu wydarzeń. Jest też bardzo wdzięczna i praktycznie od pierwszego dnia chce niejako udowodnić, że zaufanie jej było dobrą decyzją. W tym samym czasie, gdy zaczyna pracę dla wydawnictwa, dziewczyna równolegle rozpoczyna kurs komputerowy, bo chce podnieść swoje kompetencje i iść z duchem czasu, ale też pokazać swoją determinację. Jej starania rzeczywiście zostają zauważone i docenione, bo dzięki temu na dobre zostaje asystentką swojego szwagra, a przy okazji w krótkim czasie zaczyna zarabiać wystarczające pieniądze, żeby się usamodzielnić i wyprowadzić na swoje. Bo Jola jest bardzo honorową osobą i nie chce być nigdy dla nikogo obciążeniem. Kiedy teraz może pozwolić sobie na to finansowo, od razu zaczyna szukać mieszkania i szybko trafia na ciekawą ofertę. Okazuje się, że ktoś ma do wynajęcia pokój na warszawskim Wilanowie i to za wyjątkowo atrakcyjną cenę. Dziewczyna od razu korzysta z okazji, dogaduje się z właścicielem i wprowadza do nowego miejsca, ale równie szybko, bo zaledwie po kilku miesiącach ucieka stamtąd, a na jaw wychodzi, skąd ta atrakcyjna cena. Właściciel i jednocześnie współlokator cały czas próbuje ją poderwać i zaczepia i sprawia, że Jola w nowym miejscu w ogóle nie czuje się komfortowo. W związku z tym, kiedy Miarka się przebiera, dziewczyna ucieka do koleżanek, które tymczasowo udostępniają jej kąt w swoim ciasnym mieszkaniu studenckim. Kiedy jednak Bogusia i jej mąż odwiedzają Jolę u koleżanek, to od razu widzą, że dziewczyna nie ma tu komfortowych warunków i że wciąż jest roztrzęsiona tym, co ją spotkało. Znają ją też i wiedzą, że sama nie powie, że potrzebuje pomocy. Dlatego namawiają ją na powrót do ich mieszkania, gdzie na spokojnie wszystko sobie poukłada i poszuka nowego lokum. Ale Jola nie zgadza się. Do wszystkiego podchodzi wyjątkowo ambicjonalnie. Chce być samodzielna i nie zgadza się na to, żeby znowu pomieszkiwać u młodego małżeństwa. Wtedy jednak jej szwagier Krzysztof wpada na inny pomysł. Już od jakiegoś czasu nosił się z zamiarem odejścia z wydawnictwa i założenia własnego interesu i, co najważniejsze, już poczynił kroki w tym kierunku. Wynajął mieszkanie na Tarchominie, gdzie zarejestrował swoją nową firmę. Plan jest więc taki, że Jola wprowadzi się do tego mieszkania, które jednocześnie będzie siedzibą firmy i nadal będzie jego asystentką, ale już nie w wydawnictwie, a w nowym biznesie Krzysztofa. Mężczyzna chce już na dobre przejść na swoje i oczywiście ma też zamiar płacić szwagierce godną wypłatę.
Takie rozwiązanie wydaje się być korzystne dla obu stron, bo Jola będzie mogła mieszkać sama, dokładnie tak jak chce. Dostanie też pracę, a jednocześnie Krzysztof wie, że z pracowitą i uczciwą Jolą u boku znacznie łatwiej będzie mu rozkręcać nowy interes. Nie dziwi więc fakt, że Jola długo się nie zastanawia, bo aż grzechem byłoby odrzucić taką propozycję. Tym sposobem zatrudnia się w firmie Krzysztofa, która nazywa się Abigail i która zajmuje się kolportażem krzyżówek przed marketami i halami targowymi. Ludzie chętnie kupują krzyżówki i to nie tylko dlatego, bo po prostu lubią taką formę rozrywki, ale też dlatego, bo pieniądze z ich sprzedaży firma przekazuje na chore i niepełnosprawne dzieci, których zdjęcia widnieją na okładce krzyżówek. Jeśli ktoś jednak zdecyduje się zapłacić za krzyżówkę więcej niż ustalona cena, to wszystko ponadto wędruje na konto firmy Krzysztofa. Abigail zarejestrowana jest w dwupokojowym mieszkaniu na 10. piętrze zwykłego bloku z wielkiej płyty na warszawskiej Białołęce. W jednym z pokoi mieści się biuro firmy, a w drugim teraz już sypialnia Joli. Dziewczyna zajmuje więc skromny pokój, w którym teraz spędza swój wolny czas i gdzie odpoczywa, a gdy przychodzi czas na pracę, przenosi się do drugiego pomieszczenia. Tam głównie skupia się na zadaniach typowo administracyjnych, ale z racji tego, że jest niezwykle uprzejmą i ciepłą osobą, coraz częściej poświęca swój czas na kontakt z klientami i pracownikami. Mieszkanie praktycznie w miejscu swojej pracy ma swoje plusy i minusy. Oczywiście wygodne jest to, że nigdzie nie trzeba dojeżdżać i marnować czasu i pieniędzy na dojazdy, ale z drugiej strony zdarza się, że Joli trochę miesza się czas wolny i czas na pracę i często przyjmuje interesantów poza typowymi godzinami otwarcia. I takich niespodziewanych wizyt wcale nie brakuje, bo najczęściej w niecodziennych godzinach zjawiają się tu studenci, którzy korzystają ze znajdującego się w biurze ksero. O przeróżnych porach przychodzą też potencjalni nowi pracownicy i takich w firmie jest naprawdę dużo, bo panuje tu spora rotacja. I nikogo to nie dziwi, bo kolportowanie krzyżówek nie jest jakoś szczególnie atrakcyjnym i pożądanym zawodem. Dużo osób rezygnuje nawet po kilku dniach pracy. Taka praca to też często cel nieuczciwych ludzi. Bywa, że zatrudniają się już z zamiarem oszustwa. Pobierają krzyżówki, sprzedają je, po czym nigdy nie wracają i nie rozliczają się z firmą. Rzadko kiedy udaje się ich ukarać, bo policja szybko umarza sprawy z powodu niewykrycia sprawcy, przez co przez biuro Abigail przewija się naprawdę dużo nowych twarzy. Jednak mimo tych wielu niespodzianek i zacierania się granic między początkiem a końcem pracy, Jola jest przeszczęśliwa, że praktycznie pracuje w miejscu zamieszkania. Jest trochę chorowita, od dziecka ma problemy z tarczycą i szybko się męczy, dlatego taka praca typu home office bardzo jej odpowiada. Zresztą to właśnie z powodu choroby i słabego zdrowia porzuciła już plany i marzenia o zostaniu policjantką. Chociaż Jola ma teraz idealną pracę i własny kąt w samej stolicy, to czegoś jej jednak brakuje. Jest osobą bardzo towarzyską i rodzinną, co jest zresztą naturalne. Przecież wychowywała się w wielodzietnej rodzinie, w domu, w którym zawsze panował przyjemny gwar i gdzie tętniło życie. Dlatego nie do końca czuje się dobrze mieszkając sama i nadal spędza dużo czasu w mieszkaniu swojej siostry Bogusi, gdzie pomaga jej w domowych obowiązkach i gdzie obie spędzają mnóstwo czasu na rozmowach. W czasie jednego z takich zwykłych spotkań Jola poznaje Marka, kolegę Krzysztofa, z którym szybko nawiązuje dobre relacje. Para zaczyna się przyjaźnić i z dnia na dzień poświęcać sobie coraz więcej uwagi. Niestety ich kwitnąca znajomość zostaje wystawiona na próbę, bo mężczyzna idzie do wojska, ale mimo tych utrudnień para pisze do siebie listy, co zdaje się, że jeszcze bardziej ich do siebie zbliża i to do tego stopnia, że Marek każdą przepustkę wykorzystuje nie po to, żeby pojechać w rodzinne strony, ale żeby odwiedzać Jolę. Uczucie kwitnie, a kiedy mężczyzna kończy służbę wojskową, nie ma zamiaru kontynuować tej ścieżki i narażać się na kolejną rozłąkę. Korzysta z licznych znajomości swojego przyjaciela Krzysztofa, który załatwia mu pracę jako kierowca samochodu dla telewizji polskiej. Marek teraz już na dobre osiada w Warszawie,
i od razu oświadcza się Joli, w której już od dawna jest zakochany po uszy. Od teraz para już na dobre zaczyna planować swoją wspólną przyszłość i wyznaczają sobie pierwsze cele. Teraz już oficjalnie po zaręczynach chcą się pobrać, a ślub planują wziąć pod koniec 1996 roku. Zanim jednak to nadejdzie, powoli organizują sobie mieszkanie i jego wyposażenie. Kompletują meble, kupują telewizor, magnetowid, a wszystko to tymczasowo ustawiają w pokoju Joli na Tarchominie i mają nadzieję, że już niedługo razem przeprowadzą się na swoje. Jola zaczyna też marzyć o rodzinie, ale nie tak dużej, w jakiej sama się wychowała. Zdradza swojej siostrze, że bardzo chciałaby mieć z Markiem jedno dziecko i że wspólne mieszkanie, ślub i synek lub córka będą dla niej pełnią szczęścia. Jest piątek, 19 stycznia 1996 roku. Na zegarku wybija godzina 16 i mimo jeszcze stosunkowo wczesnej pory, za oknem zaczyna robić się ciemno. Właśnie teraz Krzysztof kończy pracę w swoim biurze, w siedzibie firmy Abigail i powoli zbiera się do domu. Musi dzisiaj wyjść punktualnie, bo ma zadanie do wykonania. Żona podesłała mu na pager wiadomość z listą zakupów do zrobienia, a wszystko najlepiej, żeby dostarczył jak najszybciej. Krzysztof jest już więc myślami zupełnie gdzie indziej, dlatego żegna się ze swoją szwagierką Jolą i wychodzi z dwupokojowego mieszkania, w którym ma swoje biuro. Zaraz po wyjściu z bloku udaje się jeszcze na piechotę do okolicznego sklepu osiedlowego, gdzie robi zakupy i kupuje wszystko z listy. Kiedy niecałe pół godziny później odjeżdża swoim dużym Fiatem spod budynku, rzuca jeszcze okiem na 10. piętro. Wtedy zauważa, że w mieszkaniu, w tym w pokoju, gdzie znajduje się biuro, świeci się jeszcze światło. Wygląda więc na to, że Jola znowu pracuje po godzinach. Pewnie chce zamknąć wszystkie sprawy przed weekendem, albo znowu jakiś student przyszedł skorzystać z ksero. Od wyjścia z biura mija kilka godzin. Jest 19:15, gdy w mieszkaniu Krzysztofa rozlega się głośne pukanie. Mężczyzna jest zaskoczony. Ani on, ani jego żona nikogo nie spodziewali się o tej godzinie, a zaskoczenie tylko rośnie, gdy otwiera drzwi, a na klatce schodowej widzi policjantów. Mundurowi niczego nie tłumacząc, rzucają krótkie „Pan pójdzie z nami” i już chwilę później kompletnie zdezorientowany Krzysztof schodzi razem z funkcjonariuszami na dół, po czym na polecenie wsiada do radiowozu. Jednak już i tak kompletnie niezrozumiała sytuacja staje się jeszcze dziwniejsza, gdy jeden z policjantów odwraca się do siedzącego na tylnej kanapie Krzysztofa i rzuca chłodno. Ma pan trupa w biurze. Krzysztof jest zdumiony i w pierwszej kolejności myśli, że to jakaś pomyłka. Dopytuje, o jakiego trupa chodzi. Ale jeden z policjantów wciąż ze stoickim spokojem w głosie odpowiada, że ma nadzieję, że to on im wszystko wyjaśni. Krzysztof kompletnie nie wie, o co może chodzić, ale gdy słyszy o trupie w jego biurze, momentalnie zaczyna martwić się o Jolę. Nie dopuszcza jednak do siebie myśli, że może chodzić właśnie o nią. Wciąż zresztą łudzi się, że wszystko, co się dzieje, to jakaś wielka pomyłka. Niestety, ale rzeczywiście radiowóz podjeżdża na Białołękę, a potem Krzysztof wspólnie z policjantami wjeżdżają na 10. piętro i kierują się do mieszkania numer 32, w którym znajduje się biuro Abigail. Teraz zaczyna docierać do niego, że to jednak nie pomyłka i że stało się tu coś bardzo złego. Kiedy wchodzą do środka, te przypuszczenia potwierdzają się. Wszystkie meble w tym niewielkim mieszkaniu są wywrócone, a zawartość szuflad i szafek jest dosłownie wysypana na podłogę. Panuje tu ogromny bałagan, jakby przez pomieszczenie przeszedł huragan, ale co najgorsze, wszędzie, pomiędzy porozrzucanymi przedmiotami, ale też na ścianach i na drzwiach, widać czerwono-brunatne plamy. Krzysztof jest wystraszony, nie poznaje tego miejsca. Od razu zaczyna dopytywać, gdzie jest Jola, ale kiedy wchodzi w głąb mieszkania i staje w progu pokoju, który pełnił funkcję biura, zamiera. Na ziemi, w czerwonej kałuży dostrzega leżące ciało drobnej kobiety, której twarz przykryta jest szlafrokiem.
Na ścianie widoczna jest wielka czerwona plama. Brudny jest nawet sufit i firanki. Krzysztof z początku nie ma pojęcia, kogo widzi. Dopiero po chwili udaje mu się dostrzec charakterystyczny sweterek marki Adidas, który jego szwagierka miała na sobie dzisiaj, gdy widzieli się jeszcze kilka godzin temu. To Jola. Stan, w jakim dziewczyna została odnaleziona, szokuje nie tylko Krzysztofa, ale nawet doświadczonych śledczych. I dla wszystkich kompletnie niezrozumiała jest agresja, z jaką działał sprawca. Jola ma mnóstwo ran na całym ciele. Z jej szyi wciąż wystaje rękojeść. Ktoś, kto to zrobił, nie miał litości i z całą pewnością działał, żeby zabić. Jak najszybciej należy złapać tego, kto stoi za tą zbrodnią, a śledczy od razu uważnie przyglądają się osobom z najbliższego otoczenia ofiary. Krzysztof znalazł się tu nie przez przypadek. Śledczy podejrzewają, że może mieć coś wspólnego ze zbrodnią. To samo zresztą myślą o Marku, który przybywa na miejsce praktycznie od razu, gdy tylko dowiaduje się, że nie ma już ratunku dla jego ukochanej. Razem z Krzysztofem rzucają się sobie w ramiona i zaczynają płakać. Mimo ciężkiej i pełnej bólu atmosfery, śledczy nie mogą dać się ponieść emocjom i muszą pracować. Marek i Krzysztof poproszeni są o odsunięcie się na bok, a w mieszkaniu rozpoczynają się intensywne prace i zbieranie materiału dowodowego. Po jakimś czasie, zanim jeszcze wyniesione zostaje ciało ofiary, do środka nieco wprasza się Krzysztof i, korzystając z obecności asesora sądowego i policjantów, zaczyna chodzić po mieszkaniu i wyliczać, co dokładnie zostało skradzione, a po jeszcze chwilę temu zrozpaczonym mężczyźnie nie ma śladu. Krzysztof wygląda wręcz, jakby zapomniał, że Jola straciła życie, jakby w tej sprawie chodziło głównie o skradzione przedmioty. Takiego zachowania nie pozostawia bez komentarza zdumiony asesor, który zwraca uwagę szwagrowi ofiary, że to chyba nie czas na przejmowanie się sprawami materialnymi i że śledczy później zajmą się tym, co zostało skradzione. Krzysztof szybko jednak tłumaczy, że chyba został źle zrozumiany. Zwraca uwagę na to, co zginęło, bo ktoś zabrał ze sobą m.in. telefony i pager, a dzięki tym przedmiotom może uda się namierzyć sprawcę. Ziarno zostało jednak zasiane i te tłumaczenia nie do końca przekonują śledczych. Takie zachowanie tym bardziej zwraca uwagę na mężczyzn z bliskiego otoczenia ofiary, dlatego Krzysztof i Marek zostają zatrzymani. Obaj wypytywani są o Jolę i o to, co robili dzisiaj po południu. Pada też pytanie, zarówno do Marka, jak i Krzysztofa, czy Jola przypadkiem nie miała romansu, a może miała romans i to ze swoim szwagrem. Śledczy próbują ustalić, czy przypadkiem nie mają do czynienia z jakimś miłosnym trójkątem, bo przecież to, z jaką agresją sprawca potraktował swoją ofiarę, może sugerować, że łączył ich jakiś emocjonalny stosunek. Obaj przesłuchiwani mężczyźni stanowczo jednak zaprzeczają tym insynuacjom. Zarówno narzeczony Joli, jak i Krzysztof dementują to, że ofiara mogła prowadzić jakieś drugie życie. To zupełnie nie w jej stylu. Marek zresztą zostaje oczyszczony z podejrzeń i wypuszczony zaledwie po kilku godzinach, jeszcze w nocy, bo jak się okazuje, ma żelazne alibi. Był w pracy od 7 do 21, co potwierdza jego pracodawca i współpracownicy. Więcej wątpliwości budzi jednak Krzysztof, który, jak ustalili śledczy, ma tylko częściowe alibi. Na dodatek w jego planie dnia pojawia się 40-minutowa luka i to w czasie, w którym prawdopodobnie doszło do zabójstwa. Krzysztof co prawda zarzeka się, że robił w tym czasie zakupy w osiedlowym sklepie, po czym był w trasie do domu. Jednak policjanci muszą mieć pewność, że nie jest to kłamstwo i zabierają szwagra na tak zwany dołek. Krzysztof jest w szoku z powodu takiej decyzji. Tłumaczy śledczym, że przecież gołym okiem widać, że Jola zginęła w napadzie rabunkowym, bo przecież z mieszkania zniknęły wartościowe przedmioty. Ale jeden z policjantów szybko odbija piłeczkę. Sugeruje, że to Krzysztof równie dobrze mógł zabić szwagierkę, a rzekomo skradzione przedmioty wyrzucić do Wisły, żeby skierować podejrzenia śledczych na inny tor.
Prace nad ustaleniem sprawcy trwają. Jeszcze tej samej nocy przesłuchani zostają sąsiedzi z 10 piętra, którzy być może wniosą coś do sprawy. I rzeczywiście zeznają, że około godziny 16:10 słyszeli przez ściany jakieś krzyki, ale uznali, że to najprawdopodobniej Krzysztof przyszedł do biura ze swoimi dziećmi. Zresztą sąsiadka była wręcz przekonana, że krzyk, który słyszała, należał właśnie do dziecka i chciała nawet sprawdzić, czy wszystko jest w porządku. Jednak kiedy wyszła na korytarz, żeby zapukać do sąsiada, w jej mieszkaniu zadzwonił telefon, co skutecznie odciągnęło jej uwagę. Niecałe 50 minut po tym, jak dziwne dźwięki ucichły, około godziny 17:00, do mieszkania sąsiadki ktoś zapukał. Okazało się, że były to dwie studentki. Dziewczyny przekazały, że chciały skorzystać z punktu ksero w siedzibie firmy Abigail, ale zastały tam bardzo dziwny widok. Mimo, że nikt nie odpowiadał na pukanie do drzwi, postanowiły złapać za klamkę i okazało się, że jest otwarte. Wtedy uchyliły drzwi i zobaczyły, że w środku panuje ogromny bałagan. Zobaczyły pootwierane szafki z dokumentami i przewrócone biurko. Dojrzały też, że na ziemi leży komputer stacjonarny i otwarta kasetka na pieniądze. Nie wchodziły głębiej, przestraszyły się. Już ten obraz im wystarczył, dlatego postanowiły zapukać do sąsiadów i poprosić o wezwanie policji. Już po wykonaniu telefonu w oczekiwaniu na przyjazd służb, studentki razem z małżeństwem mieszkającym obok biura weszli do środka. Chcieli sprawdzić, czy nikt nie potrzebuje pomocy. Dopiero wtedy, oprócz całego tego bałaganu, dostrzegli czerwone plamy na drzwiach do łazienki i leżącą za przewróconym biurkiem kobietę, a ten widok zapamiętają do końca swojego życia. Potem wszystko działo się już bardzo szybko. Wygląda więc na to, że do zbrodni doszło między 16:10 a 17:00, czyli dokładnie w tym okienku czasowym, na które Krzysztof nie ma alibi, w związku z czym podejrzenia śledczych wobec niego stają się jeszcze silniejsze. Nad ranem, gdy już od kilku godzin Krzysztof jest bezustannie przesłuchiwany, zatrzymana jako podejrzana o współudział, zostaje także jego żona Bogusia, która właśnie w tak okrutny sposób dowiaduje się o śmierci swojej siostry. Krzysztof i Bogusia spędzają w areszcie kolejne długie godziny. W tym czasie policjanci potwierdzają ich alibi i dokładnie badają miejsce zbrodni. Wciąż też dopytują o ewentualny romans. Szukają też obciążających dowodów na winę zatrzymanych, bo na chwilę obecną to właśnie ta dwójka wydaje się być zamieszana w sprawę. Małżeństwo wysłane zostaje także na obdukcję lekarską. Obrażenia, jakie zadane zostały ofierze, nie mogły pozostać obojętne dla sprawcy lub sprawców. Specjalista ogląda podejrzanych pod kątem śladów zadrapań na ciele. Szuka też materiału genetycznego pod paznokciami Bogusi i Krzysztofa. Teraz każdy, nawet najdrobniejszy trop jest istotny. Policja dokłada wszelkich starań, żeby dokładnie prześwietlić małżeństwo. Przeszukuje ich dużego Fiata i mieszkanie na Chomiczówce. Traktuje zatrzymanych jak winnych tej zbrodni, co jest trudne, szczególnie dla Bogusi, która mierzy się z niewyobrażalną stratą. W końcu jednak prawda broni się sama. Nie ma nic, co świadczy o ich winie, a na ich ciałach nie ma najmniejszego zadrapania. Małżeństwo po dwóch dobach za kratami zostaje wypuszczone z izby zatrzymań. To jednak żadna ulga. Oboje są całkowicie rozbici i zrozpaczeni. Ich ukochana Jola, która we wrześniu miała brać ślub. Przecież dopiero co opowiadała im, że marzy o dziecku, że tak bardzo cieszy się na nowy, wspólny rozdział z Markiem. Jak to możliwe, że już jej nie ma? Że została zamordowana za 2 telefony komórkowe, pager, kalkulator, magnetowid i kilka błyskotek. Czy to wszystko dzieje się naprawdę? Teraz najważniejsze jest ustalenie, kto to zrobił. Na całe szczęście zweryfikowanie i w konsekwencji porzucenie wątku o tym, że za zbrodnią stoi siostra i jej mąż, nie oznacza przestoju, a wręcz przeciwnie. Śledczy od początku działali wielotorowo
i w trakcie, gdy małżeństwo było przesłuchiwane i sprawdzane, inne zespoły przeczesywały szerszą okolicę w poszukiwaniu tropów. Przepytani zostali sklepikarze, przechodnie, okoliczni mieszkańcy, a nawet bywalcy tutejszych melin. Nic to jednak nie dało, bo nikt niczego nie widział, nikt niczego nie wie. Jak się okazuje, skradzionych sprzętów nie ma również w okolicznych lombardach, przez co na chwilę obecną nie sposób trafić na trop sprawcy lub sprawców. Część policjantów rusza więc do rodzinnej miejscowości Joli, Ostrowi Mazowieckiej. Śledczy potwierdzają bliskim tragiczne wieści, jakie już dotarły do rodziców, ale też muszą wykonać działania operacyjne. Wypytują bliskich o córkę i siostrę i nadal też szczególnie zainteresowani są relacjami zamordowanej ze swoim szwagrem i narzeczonym. Zrozpaczona mama 22-latki nie rozumie jednak tych podejrzeń i o Marku i Krzysztofie potrafi mówić tylko w superlatywach. Kobieta kategorycznie zaprzecza, by któryś z nich miał cokolwiek wspólnego ze śmiercią jej córki. Kobieta zarzeka się, że obaj ją kochali i że nigdy nawet się nie kłócili. Jola odwiedzała dom praktycznie co weekend. Zauważyliby, gdyby coś się działo. Śledztwo staje więc w martwym punkcie, bo mijają kolejne dni, a nikogo nie udaje się powiązać z tą okrutną zbrodnią. Krzysztof, który jeszcze chwilę temu sam uznawany był za potencjalnego sprawcę, nie daje za wygraną. Udaje się na policję, bo chce dowiedzieć się o postępach w śledztwie i czuje potrzebę, żeby kontrolować działania policji. Nie uzyskuje jednak żadnych informacji. Zamiast tego zostaje odesłany z kwitkiem i dzieje się to w nieprzyjemnej atmosferze, bo policjanci reagują na niego bardzo negatywnie. Krzysztof zaczyna rozumieć, że chyba nie może liczyć na współpracę, dlatego w obawie przed kolejnym ślepym strzałem śledczych postanawia zacząć działać na własną rękę. Chwyta się przy tym przeróżnych możliwości, w tym nawet kontaktuje się z kilkoma wróżkami, ale ich wizje i podpowiedzi w niczym nie pomagają, a jedynie mącą w głowach bliskich Joli. Na całe szczęście szwagier ofiary nie skupia się tylko na popularnych teraz aspektach paranormalnych. Między innymi kontaktuje się z kolegą, który pracuje dla Centertel, operatora sieci GSM, bo liczy, że w rozwiązaniu zagadki śmierci Joli pomoże im technologia. Mając na uwadze, że z mieszkania zginął pager, Krzysztof prosi kolegę, by ten sklonował numer telefonu przypisany do urządzenia, co jest zabronione, ale równocześnie technicznie możliwe. Krzysztof domyśla się, że skoro nigdzie w lombardach nie próbowano sprzedać skradzionego sprzętu, w tym pagera, który służy do komunikowania się krótkimi wiadomościami tekstowymi, to być może sprawca po prostu z niego korzysta. Doskonale też wie, że jeżeli dostanie dostęp do sklonowanego numeru, będzie mógł odczytywać wiadomości tekstowe, które przyjdą na skradziony pager i tym samym może uda się namierzyć tego, kto jest w jego posiadaniu. Kolega pracujący dla operatora zgadza się nagiąć zasady i robi Krzysztofowi przysługę, a ten krok szybko okazuje się być strzałem w dziesiątkę. Od teraz Krzysztof może śledzić, czy skradziony z jego mieszkania pager jest aktywny i szybko okazuje się, że tak jak podejrzewał, jest. Mężczyzna na sklonowany numer otrzymuje wiadomości wysyłane i odbierane przez nowego właściciela. Każdą krótką notatkę tekstową czyta z maksymalną uwagą, bo wie, że w końcu trafi na jakiś szczegół, który pomoże mu namierzyć i dowiedzieć się czegoś więcej o tym nowym właścicielu. Po niedługiej obserwacji jest już przekonany, że jego pager jest w posiadaniu osoby podpisującej się literami SC, które są najpewniej inicjałami, a na urządzenie piszą jeszcze dwie osoby podpisujące się ksywami Gołąb i Osa. To ogromny przełom, ale niosący ze sobą pierwszy szok, bo z kontekstu wysyłanych i odbieranych wiadomości można wywnioskować, że piszącymi między sobą osobami najprawdopodobniej są licealiści. Krzysztof całą swoją uwagę skupia na wiadomościach. W końcu przecież musi pojawić się jakiś adres, pełne nazwisko, jakaś nazwa własna
cokolwiek, co pomoże dotrzeć do urządzenia i tym samym do nowego właściciela. Cierpliwość i spryt Krzysztofa w końcu przynoszą efekt. Nowy właściciel pagera, podpisujący się inicjałami SC, wysyła do OSY wiadomość: zadzwoń do mnie do pracy, po czym przesyła numer telefonu stacjonarnego. Krzysztof czuje, że jest już bardzo bliski odkrycia tego, kto kryje się za pseudonimami. Jednocześnie wie, że nie może zmarnować tej być może jedynej okazji. Chociaż chciałby działać natychmiast, postanawia poczekać kilka dni, żeby nie wzbudzić podejrzeń, i dopiero wtedy chwyta za telefon i dzwoni na podany w wiadomości numer. Po krótkim sygnale oczekiwania słuchawka zostaje podniesiona, a Krzysztof po drugiej stronie słyszy głos recepcjonistki z jednego z warszawskich hoteli. Bingo. Krzysztof już wie, że tajemniczy SC pracuje w hotelu. Wie też, że to mężczyzna i jak się domyśla, SC to inicjały, a S to zapewne pierwsza litera jego imienia. Postanawia zaryzykować. Obecnie najpopularniejsze wśród licealistów męskie imię na S to Sebastian, dlatego Krzysztof ponownie łapie za słuchawkę, wykręca numer do hotelu i prosi do telefonu Sebastiana, ale udaje, że nie pamięta jego nazwiska. Rzuca za to, że chyba zaczynało się na literę C. I znowu bingo. Recepcjonistka przez krótką chwilę zastanawia się, o kogo chodzi, ale zaraz kojarzy osobę. Rozmówca prosi o Sebastiana C., młodego mężczyznę, który pracuje u nich w restauracji jako kelner, ale niestety nie ma go dzisiaj w pracy. Krzysztof żegna się więc i odkłada słuchawkę i nie dowierza, że to wszystko naprawdę się udało. Teraz już wie, że być może trafił na trop mordercy Joli i że trzeba to natychmiast sprawdzić. Gdy ma już tak dużo danych, udaje się na policję, gdzie przekazuje funkcjonariuszom wszystko to, co udało mu się ustalić w jego prywatnym śledztwie, ale dzieje się coś, czego mężczyzna zupełnie się nie spodziewał. Nikogo nie interesuje to, z czym tu przychodzi, wręcz zostaje zmieszany z błotem. Policjanci grożą mu, że jeżeli nie przestanie bawić się w prywatnego detektywa, to zostaną mu postawione zarzuty utrudniania śledztwa. Krzysztof opuszcza budynek policji rozczarowany, ale wcale nie zrezygnowany. Nie ma zamiaru słuchać śledczych. Skoro ci nie chcą sprawdzić tak pewnego tropu, to on zrobi to samodzielnie. Wsiada w samochód i rusza do hotelu, w którym pracuje niejaki Sebastian. I gdy jest już na miejscu i prosi o rozmowę z kelnerem, na jaw wychodzi, że spóźnił się, bo Sebastian został już zatrzymany przez policję. Krzysztof jest kompletnie zaskoczony, bo kiedy z jego punktu widzenia policja nic nie robiła, to w rzeczywistości warszawscy kryminalni działali na pełnych obrotach. Korzystając ze starych, ale i sprawdzonych metod operacyjnych, udało im się odnaleźć Lombard w centrum Warszawy, w którym jednak ktoś ze sprawców zostawił po sobie ślad. Okazało się, że zastawiono tam biżuterię skradzioną Jolancie i, co bardzo ciekawe, dane osoby pozostawione przez zbywającego zaprowadziły śledczych prosto do Sebastiana C., drobnego pasera, już wcześniej notowanego przez policję, który rzeczywiście pracuje jako kelner w hotelu. Oznacza to, że zarówno Krzysztof, jak i kryminalni trafili na tę samą osobę, co nie może być przecież zbiegiem okoliczności. Sebastian od razu staje w ogniu pytań. Nie jest przepytywany po raz pierwszy, ale teraz wie, że jego sytuacja jest znacznie poważniejsza niż kiedykolwiek. Gdy słyszy o zabójstwie młodej kobiety, zarzeka się, że nie ma ze zbrodnią nic wspólnego. Jednak śledczy nie kryją tego, że mu nie wierzą. Przecież tropy prowadzą właśnie do niego. Sebastian nie ma wyjścia. Jest oficjalnie powiązywany z okrutną zbrodnią na Tarchominie. Zbrodnią, o której od kilku dni mówią dosłownie wszyscy. Dlatego szybko zaczyna mówić. Przyznaje, że jest tylko zwykłym paserem i dostał te przedmioty, żeby je upłynnić. Wie, że to nielegalne, ale ze zbrodnią nie ma nic wspólnego. Nie ma też zamiaru kryć tych, od których dostał te rzeczy. To dzięki zeznaniom Sebastiana, które są spójne i logiczne. Już następnego dnia policjanci zatrzymują 3 kolejne osoby, najprawdopodobniej zamieszane w sprawę.
Jak się okazuje, zgodnie z przypuszczeniem Krzysztofa, są to maturzyści z jednego z warszawskich liceów ekonomicznych. Marcin, Robert i Monika, lub jak kto woli, Jogi, Gołąb i Osa. Na pierwszy rzut oka aż ciężko uwierzyć, że to naprawdę oni mają coś wspólnego ze sprawą. Są młodzi, zwyczajni, wszyscy pochodzą z normalnych rodzin, a dwoje z nich nigdy nawet nie miało problemów z prawem. O co więc tutaj chodzi? Może to jednak tylko jakiś zbieg okoliczności? Ale szybko pojawia się kolejne powiązanie i na jaw wychodzi, że jeden z zatrzymanych chłopaków, Marcin, czyli Jogi, jest powiązany z firmą Krzysztofa. To były pracownik Abigail. Przez jakiś czas zajmował się kolportażem krzyżówek w centrum miasta, ale ostatecznie przestał pojawiać się w biurze i to niedługo przed śmiercią Joli. To nie może być przypadek. Śledczy, choć są zdumieni, to są już niemal pewni, że ci młodzi ludzie wiedzą o tej sprawie więcej. Szybko też utwierdzają się w tym przekonaniu, kiedy Jogi i Osa przyznają się do winy i to niemal natychmiast. Jedynie Gołąb zaprzecza temu, że uczestniczył w napadzie i odmawia składania dalszych wyjaśnień, jednak to już nie ma znaczenia, bo jego wspólnicy i tak go wsypali. Na wniosek prokuratora cała trójka zostaje tymczasowo aresztowana. Opinia publiczna, śledczy, a także bliscy Joli, wszyscy są w szoku. Wygląda na to, że za brutalną zbrodnią na młodej, 22-letniej kobiecie stoją nie jacyś rasowi bandyci, a zwyczajni maturzyści. Każdy teraz chce, by sprawców ukarać, ale też każdy chce chociaż spróbować zrozumieć, dlaczego. Na to trzeba będzie jednak trochę poczekać, bo mimo schwytania trojga podejrzanych i przyznania się do winy dwójki z nich, śledztwo wciąż trwa, bo wyjaśnienia, jakie składają, wykluczają się nawzajem, a na dodatek młodzi ludzie co chwilę zmieniają swoją wersję wydarzeń. Już teraz opinia publiczna zostaje poinformowana, że ustalenie dokładnego przebiegu wydarzeń wymaga wytężonej pracy śledczych i biegłych sądowych. Przeprowadzony musi być też szereg eksperymentów, a także wizja lokalna z udziałem podejrzanych, a to wszystko wymaga czasu i cierpliwości. A czas mija nieubłaganie. Jest czerwiec 1996 roku i pół roku od śmierci Joli. Krzysztof, który wciąż patrzy służbom na ręce, zakłada teraz Stowarzyszenie Przeciwko Zbrodni imienia Jolanty Brzozowskiej. Celem statutowym stowarzyszenia będzie walka o jak największe wyroki w sprawach bezsensownej przemocy, jakiej fala zalała ostatnimi czasy Polskę. Krzysztof liczy też, że działania jego stowarzyszenia pomogą dopilnować, żeby oprawcy Joli już nigdy nie zaznali wolności. Chcemy trzymać stronę zwykłego człowieka, bez niedopowiedzeń, bez słownych gierek, mówić, jakie są społeczne oczekiwania, jeśli chodzi o karę. Przeciętny obywatel nie boi się dziada czy Pershinga, lecz lumpa, który stoi w bramie. Nie mamy wpływu na wyrok, ale możemy to powiedzieć. Satysfakcjonowałoby nas dożywocie. Tylko wtedy jest pewność, że skazany posiedzi co najmniej 15 lat. Nie wyjdzie wcześniej na przepustkę czy na warunkowe zwolnienie. Chcemy dać szansę potencjalnym ofiarom, a nie sprawcom. Mówi Krzysztof w wywiadzie dla Gazety Wyborczej. Żmudne śledztwo ciągle trwa, mimo że mijają kolejne długie miesiące. Pod koniec roku nadal nie wiadomo jeszcze, kiedy rozpocznie się proces. Dobre wieści ma za to Krzysztof, bo Stowarzyszenie imienia Jolanty Brzozowskiej zaczyna działać pełną parą i posiada już 100 członków, w tym policjantów, prokuratorów i prawników. Uruchomiony zostaje też telefon zaufania, a na łamach prasy szwagier zamordowanej Joli zdradza. Mamy kilka interwencji tygodniowo. Zaangażowaliśmy się już w kilkanaście spraw. Codziennie interwencje dotyczą przemocy w rodzinie, ale podejmujemy też poważne sprawy, na przykład głośne, a nie wykryte zabójstwa. Interweniujemy w prokuraturze, a sprawy wreszcie ruszają. Rusza też sprawa Joli. Jest koniec lutego 1997 roku, to ponad rok od zabójstwa na Tarchominie.
Właśnie teraz, po wyczerpującym i długim śledztwie, gotowy jest akt oskarżenia. Zaraz po jego powstaniu z aktem zapoznaje się też Krzysztof, który po konsultacji z prawnikami ma jednak sporo uwag. Wskazuje, że w piśmie do sądu są liczne uchybienia i zaniechania, które mogą zadziałać na korzyść oskarżonych i doprowadzić do złagodzenia kary. Prezes stowarzyszenia żąda też, żeby na ławie oskarżonych zasiadły jeszcze 4 osoby, trójka innych licealistów, która, jak teraz wychodzi na jaw, została wtajemniczona w zbrodnię, ale już po jej dokonaniu. Krzysztof żąda też, żeby w procesie oskarżony był jeszcze jeden paser, który współpracował z zatrzymanym na samym początku Sebastianem. Szwagier Joli nie chce, żeby cokolwiek komukolwiek uszło na sucho. Mimo że akt oskarżenia zostaje złożony z końcem lutego, to na proces i ostateczne decyzje, kto zasiądzie na ławie oskarżonych, trzeba będzie poczekać kolejnych 8 miesięcy. Jest pierwsza połowa października 1997 roku. Na ulicach w Warszawie, na słupach, witrynach, przystankach, wszędzie gdzie jest miejsce, pojawiają się plakaty i ulotki kolportowane przez Stowarzyszenie Przeciwko Zbrodni. Mieszkańcy zapraszani są w ten sposób do wzięcia udziału w procesie albo chociaż stawienia się przed sądem, żeby pokazać władzom, jak ważna to sprawa dla całego społeczeństwa. Już same plakaty chwytają za serce. Widać na nich zdjęcie uśmiechniętej Joli, a pod nim krótki napis. Wszystkich, którzy ją znali i lubili, oraz tych, którym bliska jest sprawiedliwość, zapraszamy na proces. Swoją obecnością zamanifestujecie potępienie dla zbrodniarzy i szacunek dla prawa. Podpisano: rodzina tragicznie zmarłej. Ostatecznie ta odezwa w połączeniu z szumem medialnym, jaki wywołują liczne artykuły o zbliżającym się procesie, sprawiają, że na dzień przed pierwszą rozprawą sąd zmienia salę na większą. Jednak gdy nadchodzi 16 października 1997 roku, czyli dzień rozpoczęcia się procesu, to i tak okazuje się to być za mało, bo chętnych jest znacznie więcej niż wolnych miejsc. Jest tu całe mnóstwo reporterów i dziennikarzy, a wściekły tłum zwykłych ludzi wypełnia nie tylko salę sądową, ale też korytarze gmachu. W kilku przypadkach musi nawet interweniować policja sądowa, bo nerwy puszczają kilku zgromadzonym, w tym samemu Krzysztofowi, który wyzywa i rzuca się z pięściami na wprowadzonego na salę Jogiego. Pierwsza rozprawa rozpoczyna się w gęstej i wrogiej atmosferze. Ta staje się jednak bardziej smutna i upiorna, kiedy dochodzi do odczytania aktu oskarżenia, który w pełni obrazuje bestialstwo i bezsensowność zbrodni popełnionej na Joli. To, co zawarte jest w akcie, zdaniem prokuratury jest najbardziej prawdopodobnym przebiegiem wydarzeń. Prawdopodobnym, bo w zasadzie od momentu ataku wyjaśnienia oskarżonych potrafią kompletnie się od siebie różnić. Jest 19 stycznia 1996 roku, godzina 13. Jogi i Gołąb, uczniowie Warszawskiego Liceum Ekonomicznego, chociaż chodzą do ostatniej, maturalnej klasy, 4B, i mają dzisiaj zajęcia, to wcale nie wybierają się na lekcje. Nie mają też zamiast tego żadnych planów. Po prostu siedzą w bufecie szkolnym i się nudzą, a przy okazji zastanawiają się, w jaki sposób zdobyć jakieś pieniądze na zbliżającą się studniówkę, żeby fajnie i modnie się ubrać, kupić jakąś marynarkę i coś na polepszenie humoru. Pieniądze zawsze się przydadzą, szczególnie przed większą imprezą. Kiedy koledzy niezobowiązująco rozmawiają między sobą, do bufetu, w którym siedzą, wchodzi Osa, ich rówieśniczka z równoległej klasy, 4A. Ona także nie ma zamiaru uczestniczyć dzisiaj w lekcjach. Zajęcia zaczyna dopiero po południu i wypiła już 3 piwa, więc tym bardziej nie ma ochoty pojawiać się dzisiaj w klasie. Poza tym w mniemaniu Osy jest już pełnoletnia i nie musi się już nikomu z niczego tłumaczyć, a picie kilku piw to też norma. Często tak robi z nudów, kiedy sama przysiaduje w mieszkaniu. Teraz jednak dziewczyna od razu namierza wzrokiem kolegów. Gołębia zna dobrze, Jogiego bardziej z widzenia, ale gdy tylko słyszy, że rozmawiają o studniówce, od razu się ożywia.
Ożywia się jeszcze bardziej, gdy słyszy, że przydałoby się zdobyć jakieś pieniądze. Ona też nie ma się w co ubrać, a jeżeli chodzi o kwestie nowych ciuchów, to nie ma co liczyć na pieniądze od mamy. Znajomi więc zaczynają teraz wspólnie zastanawiać się, jak zdobyć pieniądze. Pada propozycja, żeby odwalić jakąś akcję i kogoś skroić, żeby mieć trochę siana na ubrania i umilacze, czyli oczywiście wódkę i jakieś nielegalne substancje. To wydaje się być proste. Wystarczy tylko znaleźć sobie łatwy cel, zabrać co potrzebne i wydać na siebie. Gdy w tym szkolnym bufecie pada tak kompletnie niemoralna propozycja, w nikim nie rodzi się refleksja. Wręcz przeciwnie. Maturzyści uznają to za dobry pomysł, momentalnie ożywiają się i rozpoczynają burzę mózgów. W zaspanych i znudzonych nastolatkach budzi się prawdziwy zapał. Rzucają pomysł za pomysłem i fantazjują, kogo można byłoby okraść. Może napaść na pobliski kiosk, a może na sklep spożywczy. Może lepiej będzie okraść taksówkarza. Jak szybko pojawia się nowy pomysł, tak samo szybko zostaje zgaszony, bo wszystkie propozycje, jakie do tej pory padły, wymagają jednak dużej ilości pracy, sporego zaangażowania, ale i szczęścia. A przecież oni chcą zarobić, ale się przy tym nie narobić. Nastolatkowie są już trochę zrezygnowani, bo każdy kolejny pomysł wydaje się nie pasować do ich oczekiwań. W końcu cała trójka uznaje, że nie ma co siedzieć w szkole. Opuszczają mury budynku i idą na osiedle do mieszkania ich wspólnej koleżanki, Oli. Tam jak bumerang wraca temat pieniędzy na studniówkę. Jakoś ta myśl nie daje im spokoju. Ziarno zostało zasiane, już chyba nastawili się, że dzisiaj zrobią jakiś mini skok. Ciągle jednak w tym planie brakuje kropki nad i. Wtedy jednak Yogi dostaje olśnienia i wykrzykuje, że wpadł, jak to mówi, na genialny pomysł. Przecież niedawno pracował w firmie kolportującej krzyżówki. Jeszcze nawet jest im winien pieniądze, a miejsce to, chociaż bardzo niepozorne, to może okazać się żyłą złota. Jest tam nawet sejf. Maturzysta przypomina sobie też, że w biurze na pewno jest telewizor, magnetowid i telefony komórkowe, czyli przedmioty, na które bez problemu znajdą się chętni, szczególnie, że sam ma kolegę, który bez zbędnych pytań kupuje kradzione rzeczy i zastawia je potem w sprawdzonych lombardach. Osa i gołąb zamieniają się w słuch. Rzeczywiście, brzmi to jak dobry i łatwy plan. Szczególnie, gdy Yogi wtajemnicza ich, jak wygląda biuro. To zwykłe mieszkanie na 10 piętrze. Gdy już wejdą do środka, to nie będzie przypadkowych świadków, nikogo, kto im przeszkodzi. Decyzja, że celem ich napadu będzie siedziba firmy Abigail, zapadła. Teraz maturzyści zaczynają obmyślać szczegółowy plan, bo przecież muszą jakoś dostać się do środka i to tak, żeby nie wzbudzić niczyich podejrzeń. Yogi chce wykorzystać fakt, że pracował w tej firmie. Znajoma twarz budzi przecież zaufanie. Ma pomysł. Przedstawi Osę jako swoją narzeczoną i poprosi pracującą tam dziewczynę, Jolę, żeby zatrudniła ją. To idealny pretekst, który wyjaśni ich obecność. Yogi pamięta zresztą, że w Abigail ciągle poszukiwany był ktoś do kolportażu krzyżówek, więc to na pewno nie wzbudzi podejrzeń. Jest jednak jeden problem wynikający z tego, że Yogi nie jest kompletnie obcy. O ile dzięki temu łatwo będzie się dostać do środka, to z drugiej strony dziewczyna, a właściwie jak opisuje Jolę, młoda dupa pracująca w biurze, na pewno go rozpozna, a potem dotarcie do reszty będzie już formalnością. Yogi ma jednak rozwiązanie na ten problem. Rzuca do swoich znajomych, że trzeba będzie unieszkodliwić dziewczynę, bo przecież ta i tak zobaczy ich twarze. I gdy padają te słowa, słowa, które jasno wskazują, że w planie jest skrzywdzenie Joli, ani Osa, ani Gołąb nie protestują. Nikt z nich też nie dopytuje, co dokładnie Yogi ma na myśli, mówiąc unieszkodliwić. Plan zostaje opracowany, a trójka maturzystów przechodzi do jego realizacji. Wychodzą z mieszkania Oli i kierują się do budki telefonicznej, skąd Yogi dzwoni do biura firmy Abigail. Słuchawkę podnosi Jola, a chłopak dopytuje, czy szukają jeszcze sprzedawców krzyżówek,
Na co Jola odpowiada, że jak najbardziej. Haczyk został połknięty, a maturzysta kontynuuje swoje przedstawienie. Wtajemnicza przez telefon nieświadomą podstępu Jolę, że dzwoni w sprawie pracy dla swojej narzeczonej i że, o ile to nie problem, to zjawi się z nią za około godzinę i od razu spiszą umowę. Pracująca w firmie dziewczyna nie widzi przeciwwskazań. Prosi rozmówcę, żeby przekazał swojej narzeczonej, że zaprasza ją dzisiaj na Tarchomin, gdzie już razem dopełnią formalności. Są okolice 15, gdy trójka maturzystów wsiada do taksówki. Nie jadą jednak od razu do siedziby firmy. Najpierw podjeżdżają do Krawcowej, u której mają odebrać spodnie do garnituru Jogiego. Przecież studniówka już za moment, a teraz wszystko wskazuje na to, że tym bardziej będzie warto na nią iść. Po odebraniu spodni jadą jeszcze pod dom Jogiego. Osa zostaje w aucie, a koledzy biegną do środka po rzeczy, które będą im potrzebne do dokonania napadu. Są już całkowicie nakręceni, nie rozmawiają o niczym innym i ustalają ostatnie szczegóły planu. Gdy są w mieszkaniu jednego z nastolatków, wypijają trochę wódki, jak to mówią, na odwagę, a następnie sięgają po to, po co tak naprawdę tutaj przyszli. Jogi chwyta za kij bejsbolowy, a jako że ma tylko jeden, dla gołębia odkręca nogę od stołu. Chwilę później maturzyści siedzą już w taksówce. Nikt nie zadaje pytań, nikt nie kwestionuje tego, po co im te przedmioty. Jednak gdy mają już ruszać w stronę Tarchomina, Jogi prosi o jeszcze chwilę i bynajmniej nie jest to żadna chwila refleksji. Do chłopaka dociera teraz, że przecież pracował w Abigail i na pewno po tym, co się wydarzy, będzie pod lupą policji. Dlatego raz jeszcze wraca do mieszkania, skąd zabiera czarne rękawiczki i na wszelki wypadek nóż. Wszystko jest już gotowe. Mogą ruszać. Cała trójka myśli tylko o jednym. Już wieczorem będą mieli pieniądze na imprezowanie. Kiedy taksówka dojeżdża na miejsce, na ulicę Erasma z Zakroczymia, cała trójka dziękuje za przejazd i wysiada. Kurs z domu Jogiego na miejsce trwał pół godziny i razem z poprzednim przejazdem do Krawcowej kosztuje młodych ludzi 21 zł, czyli około 80 obecnych złotych, uwzględniając inflację. Płaci Osa, bo jako jedyna ma do dyspozycji trochę gotówki, a kierowca zapamiętuje maturzystów jako rozbawioną, sympatyczną gromadę nastolatków i myśli, że właśnie wiezie ich na jakąś prywatkę. Widzi, że ma doskonałe nastroje, a najgłośniejsza i najbardziej rozbawiona jest Osa. To dlatego kierowca myśli, że jadą na jakąś zabawę. Nie ma pojęcia, że siedzący na tylnej kanapie gołąb i Jogi mają ukryte w rękawach kije i że tak naprawdę jadą na łowy. Kiedy maturzyści wysiadają z auta i są praktycznie na miejscu, nadal nikomu z całej trójki nie przychodzi do głowy, że to wszystko chyba zaszło za daleko. Wręcz przeciwnie, znowu padają polecenia, a Jogi instruuje Osę, żeby kupiła jakąś taśmę, żeby zakleić wizjery w mieszkaniach sąsiadów. Na piętrze, na którym znajduje się biuro Abigail, są jeszcze dwa inne mieszkania. Lepiej, żeby nikt ciekawski ich nie zobaczył. Dziewczyna kompletnie tego nie kwestionuje i zgodnie z prośbą kupuje w kiosku pod blokiem plastry z opatrunkiem, a Jogi i Gołąb wykorzystują moment i idą w krzaki obok klatki, żeby ulżyć swoim potrzebom fizjologicznym. Chwilę później już cała trójka stoi pod domofonem 10-piętrowego budynku. Przed wejściem ustalają jeszcze, że to Osa da znać, kiedy ma rozpocząć się atak, bo to z nią przeprowadzana będzie rozmowa i wszyscy zgadzają się na taki układ. Gdy wybija 16, Osa naciska na guzik od domofonu, który po kilku sygnałach odbiera Jola. Dziewczyna przedstawia się, mówi, że przyszła w sprawie podpisania umowy, a Jola bez żadnego oporu otwiera drzwi do klatki i zaprasza na 10. piętro, jak myśli, zainteresowaną pracą dziewczynę. Znowu wszystko idzie zgodnie z planem. Trójka maturzystów wchodzi do klatki i od razu udaje się w stronę windy. Gdy są już w środku i zaraz mają ruszyć w górę, w ostatniej chwili dołącza do nich młoda, obca dziewczyna, która naciska guzik na 9. piętro.
Maturzyści rzucają sobie porozumiewawcze spojrzenie. Mają przecież jechać piętro wyżej. To może być sąsiadka z dołu. Nie chcą wzbudzać podejrzeń, nie chcą też zostać zapamiętani. Jedno z nich dla niepoznaki naciska guzik z numerem 4 piętra i zgodnie z tym ruchem osa, Jogi i gołąb wysiadają znacznie niżej niż znajduje się siedziba firmy Abigail. Następnie chwilę czekają na klatce. Chcą być pewni, że są już sami i że dziewczyna z windy weszła do mieszkania. Dopiero wtedy, gdy są przekonani, że nikt nie powiąże ich z tym, co za moment się stanie, już na piechotę wchodzą po schodach na 10 piętro. W tym samym czasie Krzysztof robi zakupy w osiedlowym sklepie. Wyszedł z biura zaledwie kilka minut wcześniej, widział nawet dziewczynę z 9 piętra. Musiał więc minąć się z maturzystami dosłownie o włos. Mężczyzna nie ma pojęcia, że teraz na klatce schodowej na 10 piętrze wcielane są kolejne kroki zbrodniczego planu. Bo gdy maturzyści są już na miejscu, osa wyjmuje z kieszeni kupione przed chwilą plastry i zakleja nimi wizjery w drzwiach sąsiadów, a następnie puka do drzwi biura Abigail. Jogi i gołąb stają obok niej i wszyscy czekają na to, co się wydarzy. Ułamki sekund później otwiera im Jola. Dosyć wysoka, ale szczupłej i drobnej budowy brunetka z szerokim uśmiechem, który jednak schodzi jej z twarzy i zamienia się w wyraz zdziwienia. 22-latka spodziewała się, że osa przyjdzie sama. Szybko jednak rozpoznaje Jogiego i trochę się rozluźnia, chociaż do gołębia, którego widzi po raz pierwszy i którego obecności kompletnie nie rozumie, rzuca suche witam, a następnie ruchem ręki zaprasza całą trójkę do środka. Maturzyści korzystają z zaproszenia i wszyscy wchodzą do przedpokoju. Następnie Jola prosi Osę i Jogiego, żeby weszli z nią do pokoju zaaranżowanego na biuro, a gołębia, którego nie zna i który najwyraźniej przyszedł tu tylko towarzysko, prosi, żeby poczekał w korytarzu. Licealiści dostosowują się do prośby, a Jola zasiada za swoim biurkiem i prosi, żeby osa usiadła na krześle stojącym na wprost. Obok swojej koleżanki staje Jogi. Następnie 22-latka pyta się byłego pracownika, kiedy rozliczy się z ostatniego kolportowania krzyżówek, po czym prosi osę o jakiś dokument, a gdy dostaje do ręki jej paszport, wyciąga arkusz z umową i zaczyna uzupełniać dane. Zupełnie nic nie wygląda podejrzanie. Wszystko odbywa się w zwyczajnej i w spokojnej atmosferze. Kiedy Jola jest zajęta uzupełnianiem dokumentów, stojący obok Jogi wychodzi z biura i wchodzi do przedpokoju, gdzie ciągle czeka gołąb, który nie został zaproszony dalej. Robi się trochę nerwowo. Przyszli tu przecież po pieniądze i fanty, a nie żeby rozdawać autografy. Ten teatrzyk zaczyna trwać już zbyt długo. Muszą działać. Żeby nie było ich słychać, koledzy wchodzą do łazienki, do której prowadzą drzwi w przedpokoju i tam na szybko zaczynają omawiać, co dalej. Mimo, że to Jogi został zaproszony do środka, do biura, to prosi gołębia, żeby to on na sygnał od osy uderzył pierwszy. Przyjaciel zgadza się na to. Klamka zapada, a następny krok jest już ustalony. Teraz gołąb zostaje w przedpokoju, a Jogi wraca do biura i staje obok wciąż siedzącej osy. Jednak staje w taki sposób, żeby zasłaniać drzwi siedzącej przy biurku Joli. I mimo, że wszystko jest już ustalone, dalej nic się nie dzieje. Gołąb, po którego stronie ma leżeć pierwszy cios, zaczyna się niecierpliwić. Ciągle czeka na sygnał od koleżanki, który nie nadchodzi, albo nie jest wystarczająco czytelny, dlatego postanawia sam wyjść z inicjatywą. Z rękawa wyjmuje kij, który teraz chowa za plecami, uchyla drzwi do biura i pyta stanowczo: już? Zapewne Jola myśli wtedy, że kolega osy jest po prostu zniecierpliwiony czekaniem na koleżankę. Nie ma pojęcia, że w rzeczywistości czekający na korytarzu maturzysta pyta, czy już może przystąpić do ataku. Gołąb musi jednak się wstrzymać, bo osa wygania go z pokoju, mówiąc, że jeszcze nie. Te minuty oczekiwania wyjątkowo dłużą się czekającemu na sygnał nastolatkowi. Po chwili gołąb
wchodzi do pokoju raz jeszcze, czego Jola najprawdopodobniej nie widzi, bo widok zasłania jej Osa i Yogi. Do dzisiaj nie wiadomo, czy gołąb pyta po raz kolejny, czy już, i czy na to pytanie Osa odpowiada twierdząco, bo tu wyjaśnienia trójki agresorów są różne, tak samo jak różne są tłumaczenia, co dokładnie działo się później. Pewne jest jednak to, że stojący za plecami Osy gołąb jako pierwszy przystępuje do działania. Podchodzi szybkim krokiem do Jolanty, zachodzi ją od boku, zamachuje się i uderza kompletnie zaskoczoną 22-latkę z całej siły w głowę. Oszołomiona dziewczyna nie traci jednak przytomności. Krzyczy jeszcze: o Jezu, ratunku! Ale kolejny cios od gołębia odbiera jej świadomość. Do Joli doskakuje teraz Yogi, który nachyla się nad uderzoną kobietą i mając na rękach bawełniane rękawiczki, próbuje ją udusić, ale nie ma wystarczająco siły, by to zrobić. Zaczęło się. Osa, widząc, że jej wspólnicy przystąpili do ataku, sięga po telefon stacjonarny i wyrywa słuchawkę z aparatu, tak żeby ofiara nie miała możliwości zadzwonić po pomoc. Następnie maturzystka zabiera się za zacieranie śladów. Rwie na kawałki kartki z danymi osobowymi, jakie przed chwilą spisała Jola z jej paszportu, a skrawki chowa do kieszeni, po czym wybiega z pokoju przeznaczonego na biuro i zaczyna plądrować resztę mieszkania. W tym samym czasie krzyk i jęki Joli oraz dziwne dźwięki i hałasy słyszy przez ścianę sąsiadka, jednak kobieta jest przekonana, że na pewno nie dzieje się nic złego, że to pewnie właściciel firmy, Krzysztof, przyszedł ze swoimi dziećmi, które zaczęły się bawić i biegać po domu, generując hałas. Sąsiadka nie ma pojęcia, że tak naprawdę za ścianą rozgrywa się dramat. Dramat Joli na skutek decyzji jej trójki bezwzględnych oprawców. Bo w czasie, kiedy Osa zaczyna kraść wszystko, co popadnie, jej koledzy swoją uwagę skupiają na 22-letniej pracownicy biura. Na zmianę uderzają ją kijem, aż ten w końcu pęka. Na tym jednak wcale nie kończą, bo sięgają po ostrze, a potem po kolejne. Jednak tego, jakie krzywdy zadają, nie ma sensu opisywać. Ci młodzi ludzie po prostu nie mają litości. Aż trudno uwierzyć, że nie mają żadnych oporów i żadnych skrupułów wobec zaledwie kilka lat starszej młodej kobiety, która w innych okolicznościach mogłaby być ich koleżanką. Koledzy uparcie znęcają się nad Jolą. Gołąb krzyczy jeszcze do Yogiego: zrób tak, żeby było załatwione do końca, żeby nie przeżyła i nie podała nas na policję. Nikt z maturzystów nie przerywa tego, co się dzieje. Nikt nie współczuje zaatakowanej kobiecie. Nikt nie postanawia jej pomóc. Osa, widząc, jak bardzo poważny jest stan zaatakowanej, zabiera z łazienki wiszący tam szlafrok, żeby zakryć nim twarz Joli. Męka dziewczyny trwa ponad 20 minut, a w tym czasie Osa, która jeszcze chwilę temu bez mrugnięcia okiem udawała, że przyszła zatrudnić się w nowej pracy, teraz pakuje do plecaka cenniejsze przedmioty i wszystko wynosi do przedpokoju. W pewnym momencie, gdy maturzystka dochodzi do wniosku, że zabrała już wszystko, co jest warte uwagi, zaczyna odczuwać głód. Mimo makabrycznego widoku i świadomości tego, co dzieje się w tym mieszkaniu, dziewczyna zagląda do lodówki, gdzie znajduje tatara. W czasie, kiedy Jola leży nieprzytomna w stanie agonalnym, Osa zaspokaja swój głód, a jej koledzy zaczynają zmywać z siebie czerwone plamy. W pośpiechu myją ręce i twarze, próbują doczyścić swoje ubrania, jednak wszystko dookoła nosi już ślady zbrodni. Ustalają, że jeżeli ktoś zapyta, czym są te dziwne ślady, powiedzą, że to czerwona farba. Kiedy Osa kończy jeść, dołącza do kolegów, a jednemu z nich pomaga doczyścić rękaw kurtki, po czym wszyscy zbierają się w przedpokoju. Przed wyjściem sprawdzają jeszcze, jakie przedmioty udało im się zebrać. Są to pager, 5 pierścionków, złoty łańcuszek z wisiorkiem, kolia, zegarek, kolczyki 200 zł, telefony komórkowe, magnetowid, nawet kalkulator, czy ważny jeszcze kilka dni bilet miesięczny. Tylko przedmioty ich teraz interesują. Nikt z całej trójki nie zaprząta sobie głowy tym,
czy Jola jeszcze żyje. W ich mniemaniu napad się udał. Zabierają ze sobą wszystko to, co znaleźli i jak gdyby nigdy nic wychodzą z mieszkania, schodzą kilka pięter niżej i dopiero tam wsiadają do windy. Mają szczęście, bo nikt ich nie widzi i kompletnie niezauważeni opuszczają blok. Następnie ruszają na najbliższy przystanek autobusowy, skąd łapią autobus do centrum na plac bankowy. Tam wysiadają, a Osa kupuje w sklepie reklamówkę, żeby łatwiej było jej nieść ukradziony magnetowid i może też mniej zwracać na siebie uwagę. Z kieszeni wyjmuje też skradzioną biżuterię, której część bez większego namysłu wyrzuca do kosza, bo uznaje ją za bezwartościowy tombak. Z tym, co zostało, udaje się do najbliższego lombardu, gdzie za wszystko otrzymuje około 200 zł. Plan został wykonany i czas na nagrodę. Maturzyści idą do pizzerii, gdzie zamawiają picie i jedzenie i spędzają wspólnie czas. Rozluźniają się, jedzą, piją, rozmawiają, aż trudno uwierzyć, że nie mają ściśniętych żołądków po tym, co zrobili Joli. Później, już najedzeni, jadą taksówką najpierw do domu Osy, gdzie zostawiają skradziony magnetowid, pager i komórki, a następnie do Jogiego, gdzie dzielą resztę łupów. Po odjęciu wszystkich kosztów na taksówki i jedzenie i po założeniu, że sprzedadzą resztę elektroniki, Osa wylicza, że na głowę przypadnie im po około 1300 zł. To jednak jeszcze nie koniec dnia dla maturzystów. Po wyjściu od Jogiego, Osa jedzie do domu, gdzie czeka na nią inna koleżanka, Ania. Dziewczyna zwierza jej się ze wszystkiego, co dzisiaj się wydarzyło, a następnie spotyka się z Sebastianem, swoim zaprzyjaźnionym paserem, który odbiera od niej zrabowaną elektronikę, a w zamian zostawia pieniądze. Osa także jemu opowiada, jak znaleźli się w posiadaniu tego wszystkiego. Przerażające jest, że w dniu morderstwa, w czasie gdy Krzysztof przesłuchiwany jest na komisariacie i to w roli, jak początkowo myślą śledczy, potencjalnego sprawcy, o tym, co się stało przy ulicy Erasma z Zakroczymia, wiedzą już przynajmniej 3 postronne osoby. Przez jakiś czas w poszukiwaniu sprawców śledczy kluczą wokół osób z najbliższego otoczenia Joli. Na samym początku nikomu jeszcze nie przychodzi do głowy, że za tak okrutną zbrodnią mogą stać licealiści u progu dorosłości. Licealiści, którzy tak naprawdę zrobili to dla pieniędzy na studniówkę, na którą zresztą jak gdyby nigdy nic idą, na którą tak jak zaplanowali, kupują sobie nowe ubrania. Na szkolnej imprezie bawią się jak zawsze. Nikt z ich otoczenia nie widzi, że to właśnie oni mogą mieć cokolwiek wspólnego ze zbrodnią na Tarchominie. Być może, gdy mijają kolejne dni, czują się bezkarni i pewni tego, że nikt jednak nie powiąże ich ze sprawą. Ale ostatecznie śledczy trafiają na trop skradzionych przedmiotów i tym sposobem na pasera Sebastiana, który pogrąży Jogiego, Gołębia i Osę. To on zdecyduje się na współpracę z policją i przekaże śledczym wszystkie informacje, jakie otrzymał od swojej koleżanki na temat morderstwa Joli. Chwilę po zatrzymaniu zarówno Jogi, jak i Osa przyznają się do uczestnictwa w zbrodni, ale jednocześnie zrzucą całą winę i największy ciężar na Gołębia. Sam Gołąb przyzna się jednak jedynie do rabunku. Ostatecznie prokuratura daje wiarę słowom Jogiego, bo jako jedyny przyznaje się do zadawania ciosów, a skoro w przeciwieństwie do reszty składa obciążające siebie wyjaśnienia, dla śledczych jest to sygnał, że jego wersja jest najprawdopodobniej najbliższa prawdy. Także niektóre słowa Jogiego udaje się potwierdzić, jak między innymi to, że usiłował dusić Jolę, ale robił to za słabo, co także potwierdziły ekspertyzy. W tej chwili Jogi wydaje się być najbardziej wiarygodną osobą dla organów ścigania, jednak komu i w którą wersję uwierzy ostatecznie sąd, to wyjaśni się, gdy proces dobiegnie końca. Po odczytaniu aktu oskarżenia zapada chwilowa cisza, a na sali sądowej panuje zaduma. Twarze wszystkich obserwatorów są kamienne. Ta zbrodnia po prostu nikomu nie mieści się w głowie. W końcu jednak cisza zostaje przerwana. Obrońcy całej trójki wnoszą o utajnienie procesu i przeprowadzenie go za zamkniętymi drzwiami.
O to samo osobiście prosi również Yogi, który swoją prośbę motywuje tym, że bardzo krępuje go obecność mediów i publiczności. Tych słów w spokoju nie potrafi słuchać Krzysztof, szwagier Joli, który reaguje natychmiast i krzyczy pytająco, jak to jest, że kiedy uderzał Jolę kijem, to nie czuł skrępowania, a teraz już tak. Pierwszego dnia procesu przed sądem staje gołąb. W przeszłości 19-latek już dwukrotnie stawał przed sądem dla nieletnich. Raz, kiedy miał 13 lat, za rzucanie kamieniami w jadące samochody, a następnie 3 lata później za kradzież i pobicie. Dzisiaj gołąb jest skruszony. Patrzy w ziemię, nie ma odwagi spojrzeć w oczy ani sędziemu, ani rodzinie Joli. Na wszystkie pytania sądu odpowiada cichym, słabym głosem. Głównie nie wiem albo nie pamiętam. Z racji tej małomówności sąd odczytuje mu jego oryginalne wyjaśnienia, według których gołąb nie brał udziału w biciu, a zamiast tego zajmował się jedynie plądrowaniem. Dodatkowo, kiedy wszedł do pokoju, w którym leżała zakatowana Jola, to znajdujący się tam Yogi wręcz go wygonił i zaczął na niego krzyczeć, żeby natychmiast poszedł do łazienki umyć kij. Gołąb zarzekał się też, że nie był świadkiem zadawanych krzywd i nie wiedział, że Jola jest bita. Wyjaśnił, że kiedy był w łazience i na polecenie Jogiego mył narzędzie zbrodni, nawet przybiegła do niego osa i krzyczała: „O Jezu, Marcin ją dźga”. Dzisiaj jednak sąd nie daje wiary tym wyjaśnieniom. W czasie przesłuchań osy i Jogiego i w czasie wizji lokalnej, w której gołąb nie chciał uczestniczyć, jego znajomi przedstawili zupełnie inną, ale względnie spójną wersję wydarzeń, zbliżoną do tej przedstawionej w akcie oskarżenia. Dlatego też, gdy gołąb stoi teraz przed wszystkimi, sąd raz jeszcze zadaje pytanie, kto zadawał ciosy. Ale ten uparcie twierdzi, że nie wie, bo tego nie widział i nie chciał niczyjej krzywdy. Sąd jednak ignoruje to wyparcie i zadaje kolejne pytania. Odnosi się do wyjaśnień Jogiego i Osy, według których to gołąb zgodził się zadać pierwszy ogłuszający cios. Sąd chce dowiedzieć się od oskarżonego, jak właściwie wyobrażał sobie ogłuszyć ofiarę i co w ogóle mieli przez to na myśli. Dopytuje, czy da się kogoś uderzyć w taki sposób, aby mieć pewność, że taka osoba straci świadomość, ale że też nie wyrządzi to trwałego uszczerbku na jej zdrowiu. Jak to jest, że w ogóle taki pomysł padł z ust młodych ludzi? Gołąb nie potrafi jednak odpowiedzieć na te pytania i dalej zapiera się, że nikogo nie bił. W takim razie sąd dopytuje, dlaczego nie pomógł Joli, skoro sam się zarzeka, że nigdy nie chciał, aby komukolwiek stała się krzywda. Dlaczego podobno nie bił, ale zgodził się na bicie? Również na to gołąb ma prostą i wygodną wymówkę. Jak tłumaczy, był w szoku i bał się swojego kolegi, a na dodatek był pijany i pod wpływem nielegalnych substancji. Próbuje wszystkich przekonać, że dopiero na drugi dzień zorientował się, że to wszystko wydarzyło się naprawdę. Gołąb nie potrafi jednak już wytłumaczyć, jak to jest, że był w wielkim szoku i że był zastraszony, a mimo tego nie miał problemu pójść na pizzę, a następnie kilka dni później świetnie bawić się na studniówce za zrabowane pieniądze. Jak to jest, że nikt z jego otoczenia nie zauważył, że zmaga się z jakimiś potwornymi przeżyciami? Te trudne i bardzo celne pytania kwitowane są jednak ciszą. Na tym kończy się pierwsza rozprawa, a cała trójka oskarżonych maturzystów zostaje wyprowadzona z sali i to w szczelnym kordonie policyjnym, który oddziela ich od rozwścieczonego tłumu, który skanduje, wtórując zapłakanej matce Jolanty: „Śmierć za śmierć”. 4 dni później, w poniedziałek 20 października 1997 roku, rozpoczyna się drugi dzień głośnego procesu morderców z Ekonomika. Dzisiaj również, z powodu ogromnego zainteresowania sprawą, sala pęka w szwach i w ostatniej chwili zostaje zmieniona na jeszcze większą. Kiedy i tym razem oskarżeni wprowadzani są do sali, znowu towarzyszy im wściekły tłum, a jakaś kobieta, która najpewniej widzi oskarżonych po raz pierwszy, przerażona krzyczy: „O Boże,
Przecież to jeszcze dzieci. Dzisiaj na pytania sądu ma odpowiadać drugi z maturzystów, Yogi, najprawdopodobniej pomysłodawca planu napadu na firmę Abigail. Ten jednak nie ma zamiaru dzisiaj współpracować i odmawia odpowiedzi na wszelkie pytania, dlatego sąd odczytuje jego wcześniejsze tłumaczenia. Chłopak nie przyznaje się w nich do bycia pomysłodawcą planu, a o bycie mózgiem operacji oskarża swoją koleżankę Ose, która według jego relacji rozdzielała rolę, a po zbrodni miała zapewnić, że nic im nie grozi, bo ma układy na policji i cały czas panuje nad sytuacją. W czasie rozprawy ujawniony zostaje również przechwycony Grips, który Yogi chciał wysłać koledze, a w nim ujawnia się prawdziwa natura i sposób myślenia oskarżonego. Cześć, Michał. Piszę do ciebie z miejsca, gdzie nikt nie chce się znaleźć. Jest to Białołęka. Sprzedał nas, mnie i Gołębia, paser od strony Osy. Ta też siedzi na Białołęce i chyba go skitrają do wora. On sprzedał Osę, a Osa mnie i Gołębia. Wpadłem, bo uwierzyłem komuś, kto mnie sprzedał, a teraz mi grozi 25 lat. Myślę jednak, że 8-10 lat prawdziwego garowania to wszystko, co mogę siedzieć. Jestem człowiekiem grypsującym i nie dam się wszelkiemu frajerstwu i k***twu. Jestem ciekaw, ilu mam kolegów na wolności teraz. Podejdź do mojej szkoły, dowiedz się, jak do tego podchodzą koleżanki z klasy. Jak dobrze, to niech któraś do mnie napisze. Powiedz im, że jestem niewinny. Znajdź Wrzoska i powiedz mu, żeby się pozbył komórki, bo jak go psy namierzą, to pójdzie siedzieć. Pójdź też do moich rodziców i spróbuj ich nakłonić, aby nie odwracali się ode mnie, bo nachodzą mnie czarne myśli. Jeśli jednak chcą na mnie położyć laskę, to weź od nich dużo moich ciuchów i spróbuj telewizor, bo on jest mój. To ta k***a prokurator powiedziała mi, że będę miał sprawę za fałszowanie dokumentów. Ten list idzie przez komin, czyli drogą nieoficjalną. Jak nie będziesz miał sałaty, bo wiem, że u ciebie chyba trochę krucho, to nic się nie stanie, ale chociaż napisz, że nie zapomniałeś o koledze. Myślę, że nie zapomnisz o mnie teraz lub gdy wyjdę. Nie rób nic głupiego. Gdybym nie grypsował, to miałbym nie za lekkie życie w kryminale. Nie wiem, co ci dalej pisać i o czym. Jak prześlesz mi swój list, to ci odpiszę. Nie zapominaj, aby jakaś dziewucha z klasy napisała mi parę słów, abym miał się pod co trzepać. Pamiętaj też o moich starych. Takich, co lekceważeniem będą odnosić się do ciebie, to trzeba skitrać do wora. PS. Napisz, co się dzieje na wolności. W rakiecie prześlij mi jakieś gazety z panienkami, bo lubię to przeglądać. W obliczu tego, co się wydarzyło, odczytany list jest wstrząsający, bo wygląda na to, że Yogi nie ma sobie kompletnie nic do zarzucenia. W swoim liście zgrywa rasowego bandytę, a za winne osoby uważa nie siebie czy swoich znajomych, a tylko tych, którzy go wydali. Pisząc, że powinni zostać skitrani do wora, ma na myśli, że powinni zostać zdegradowani w hierarchii więziennej, a ich życie w więzieniu powinno być ciężkie, bo właśnie to oznacza to określenie w więziennej gwarze, którą zdaje się, że już całkiem dobrze poznał. Jako ostatnia przed sądem przepytywana jest Osa, która chociaż w trakcie śledztwa przyznała się do udziału w zabójstwie, teraz przyznaje się jedynie do udziału w napadzie i kompletnie odcina się od morderstwa Jolanty. W rozmowie z sądem przedstawia się jako ofiara. Opowiada, że bała się swoich kolegów i że nawet nie znosi widoku krwi. Zarzeka się, że była przeciwna przemocy, że nie wiedziała, że ma dojść do zbrodni. Mówi, że myślała, że idą tylko coś ukraść. Zaprzecza też, że powiedziała już. Przekonuje, że chciała się wycofać i wcale nie dała sygnału do ataku. Ma żal, że media kreują ją na potwora, mimo że przecież nikogo nie zabiła. Na zarzut, dlaczego nie zareagowała, odpowiada, że nie pomogła Joli, bo sama się bała i po prostu robiła to, co jej kazano. Nie wie, dlaczego zajrzała do lodówki, że chyba ze stresu. Przekonuje też, że myślała, że Jola żyje, gdy opuszczali mieszkanie. Jednak w opozycji do tych słów stoją słowa Jogiego i Gołębia, którzy twierdzą, że dała znak na już i że doskonale wiedziała, co ma się wydarzyć i że była świadoma tego, co już się dzieje.
Trzecia rozprawa, która ma miejsce tuż przed świętami, 18 grudnia, rozpoczyna się od bardzo trudnego przesłuchania biegłego lekarza sądowego, który brał udział w sekcji zwłok Joli. Sąd pyta lekarza wprost, czy istniała szansa na to, żeby uratować Jolę, gdyby na przykład natychmiast po napadzie udzielono jej pomocy. Jednak biegły odpowiada, że nie było na to najmniejszych szans. Lekarz przekazuje, że przyczyną zgonu były rozległe obrażenia głowy i mózgu i wykrwawienie, a następnie wymienia kolejne rodzaje obrażeń oraz ilość ran na ciele Joli. Lista jest tak długa, a opisy tak dramatyczne, że wiele osób zgromadzonych dzisiaj na sali zaczyna odczuwać mdłości, a niektórzy muszą wręcz wyjść. Podsumowując swój wywód, lekarz oświadcza, że należy zakwalifikować te zbrodnie jako mord ze szczególnym okrucieństwem, którego dokonano pod wpływem ogromnej agresji i złości. Niezrozumiałej wręcz furii, która obudziła się w młodych ludziach i to niestety nie po raz pierwszy. Przecież zaledwie pół roku temu Szymańska i jej poplecznicy zakatowali Tomka Jaworskiego. Rozumecka i jej wspólnicy dokonali egzekucji na dealerach Ery, a jeszcze 3 miesiące wcześniej Michał Łysek znalazł się w złym miejscu o złej porze i został pobity na śmierć przez znudzonych nastolatków. Rok wcześniej Irek Regliński został wyrzucony z pociągu przez grupę dresów tylko za to, że im się postawił. Niestety te sprawy to jedynie wierzchołek góry lodowej. Nic więc dziwnego, że społeczeństwo ma dość. Nie dziwi, że wokół tego procesu panują tak silne emocje, a opis, jaki przed chwilą przedstawił lekarz i skala okrucieństwa, jakie wydarzyło się na 10. piętrze na Białołęce, sprawia, że wszyscy chcą jak najsurowszej kary dla osy, Jogiego i gołębia. Po specjaliście z zakresu medycyny sądowej na salę zaproszeni zostają biegli z zakresu psychiatrii i psychologii, jednak proces zostaje tymczasowo utajniony. Do opinii publicznej przedostaje się jednak informacja, że zdaniem biegłych żadna z oskarżonych osób nie jest chora psychicznie. Nie ma też mowy o ograniczeniu poczytalności, ani teraz, ani w momencie popełnienia zbrodni, co sprawia, że oskarżeni nie będą mogli liczyć na złagodzenie kary z tego tytułu. W czasie dzisiejszej rozprawy wyjaśnienia składa też Sebastian, oskarżony o paserstwo, utrudnianie śledztwa oraz o niezawiadomienie o przestępstwie. Chłopak przekonuje jednak sąd, że nie wiedział nic o tym, co naprawdę stało się w mieszkaniu przy Erasma z Zakroczymia, a jego przyznanie się do winy zostało wymuszone przez policjantów, którzy bili go pałką po piętach. Dzisiaj zarzeka się, że podsunięto mu kartkę z wyjaśnieniami i kazano podpisać, co też zrobił, jednak jego udział w sprawie zaczynał się i kończył jedynie na sprzedaży przedmiotów z kradzieży. Kolejna, czwarta rozprawa odbywa się po nowym roku, 12 stycznia 1998 roku. I dzisiaj na sali panuje duży gwar, który jednak nagle cichnie. To za sprawą tego, że na salę wchodzi woźny, który pcha stolik z telewizorem i magnetowidem. Teraz wszyscy już wiedzą, że będzie to bardzo trudny i wyczerpujący psychicznie dzień. Dzisiaj przed sądem odtworzone zostaną dwie taśmy. Pierwsza to nagranie techników policyjnych z oględzin miejsca zbrodni z dnia morderstwa Joli, a druga to przeprowadzona miesiąc później wizja lokalna z udziałem oskarżonych. Pierwszy materiał zostaje włączony, a ekran widzą wszyscy zgromadzeni. Taśma z oględzin mieszkania na 10. piętrze wygląda niczym nagranie z planu zdjęciowego jakiegoś horroru. W mieszkaniu panuje ogromny bałagan. W pokoju, który był sypialnią Joli, część mebli jest przewrócona, a na ziemi leżą wyrwane z komody szuflady, a obok nich ich zawartość. Wszędzie walają się różnego rodzaju dokumenty i inne przedmioty osobiste. Jedynie w przedpokoju panuje względny porządek, ale podłoga i drzwi do łazienki ubrudzone są na czerwono. Największy nieporządek panuje jednak w drugim pokoju, który był biurem firmy, w pokoju, w którym rozegrał się cały dramat. Tam również przetrząśnięto wszystkie szafki i szuflady, ale to nie bałagan szokuje. Bo kiedy kamerzysta wchodzi do pokoju i nakierowuje kamerę w stronę biurka,
przy którym zazwyczaj siedziała Jola, wszystkim ukazuje się obraz prawdziwego bestialstwa i tego, jak wiele przeszła kobieta w ostatnich chwilach swojego życia. Mimo, że wszystko nagrane jest na taśmę VHS, to jakość jest wystarczająca, żeby dostrzec poszczególne rany. Wyraźnie też widać wielkie, czerwone plamy na podłodze i ścianie. Brudne są nawet firanki czy sufit. Odtworzona taśma wywołuje wśród publiczności ogromne poruszenie. Reakcje są głośne i wyraźne. Wielu ludzi odwraca wzrok, pojękuje czy zasłania twarz. Słychać wypowiadane pod nosem: "O Boże". To bardzo trudny moment, zwłaszcza dla obecnych na sali członków rodziny Joli. Większość z nich nie jest w stanie spojrzeć w stronę telewizora ani na sekundę. Reakcja obcych ludzi jest wystarczająco dobitna i bolesna. Na telewizor również nie są w stanie spojrzeć oskarżeni, którzy przez cały czas siedzą skuleni z twarzami skierowanymi w podłogę. Aż trudno uwierzyć, że dopuścili się tego ci młodzi ludzie. Zwyczajni nastolatkowie z klasy maturalnej. Przecież ten obraz przypomina dzieło jakiejś bestii. Kolejną taśmą przedstawioną przed sądem jest kaseta z wizji lokalnej, nagrana miesiąc później, w momencie zatrzymania Osy, Jogiego i Gołębia przez warszawskich kryminalnych. Na nagraniach zarówno Osa, jak i Jogi są bardzo swobodni i współpracują z prokuratorem i policją. Bez problemu, nawet bez zająknięcia, sekunda po sekundzie odtwarzają napad na firmę Abigail, a ilekroć wspominają Jolę, tytułują ją pani Jolanta lub pani Brzozowska. Szczególną uwagę zwraca wizja lokalna z udziałem Osy. Nastolatka w bordowej, puchowej kurtce przechadza się po mieszkaniu i opowiada o wydarzeniach z 19 stycznia bez żadnych większych emocji. Dosłownie jakby wcale nie rozmawiała o brutalnym zabójstwie. W pewnym momencie, gdy dziewczyna stoi przy drzwiach do łazienki, opowiada: Jogi myje ręce, ja stoję coś takiego i Gołąb stoi przede mną i mówi: co mam zrobić, żeby ona tak nie harczała, bo nie mogę na nią patrzeć. Po czym Osa pokazuje, jak z wieszaka zdjęła szlafrok i dodaje: dałam go Gołębiowi i mówię: idź, zakryj ją, znaczy twarz, chodziło mi o twarz. Tylko wersja Gołębia jest inna od pozostałych. Chłopak od samego początku utrzymuje, że nie wiedział o planach zamordowania Joli i że w czasie, kiedy doszło do morderstwa, przebywał w innym pokoju, a kiedy wszedł do biura, było już po wszystkim. Na nagraniu widać, jak Gołąb tłumaczy, że wystraszył się tego, co zobaczył, a emocje i szok spotęgował fakt, że Jogi zaczął na niego krzyczeć. I o ile wyjaśnienia Jogiego i Osy są raczej spójne i zdecydowanie nie przedstawiają sytuacji tak, jak opisuje ją Gołąb, to jednak pojawia się w nich istotna rozbieżność. Bo zdaniem Jogiego to Osa zasygnalizowała Gołębiowi ten dobry moment na atak, mówiąc już, jednak sama Osa twierdzi, że takie słowo z jej ust nigdy nie padło. Zarzeka się, że chciała się wycofać i specjalnie, kiedy Gołąb dopytywał, czy już, odpowiadała nie. Pytanie jednak, co takiego próbowała odwlekać i z czego się wycofać, skoro podobno nie miała pojęcia, że mają kogoś krzywdzić. Na ten moment telewizor zostaje wyłączony, jednak wyraźnie da się odczuć, że we wszystkich wciąż buzują silne emocje. Sąd pyta oskarżonych, czy podtrzymują swoje słowa, jakie zarejestrowano podczas wizji lokalnej, a cała trójka nieśmiało i cicho potwierdza. Zaprezentowane dzisiaj materiały wideo sprawiły, że był to bardzo trudny moment procesu, a emocje dają o sobie znać jeszcze po zakończeniu rozprawy, gdy dochodzi do skandalicznej wręcz sytuacji. W sądowym korytarzu wybucha bójka między rodziną Joli a rodziną Osy. Padają liczne wyzwiska i dochodzi do szarpaniny, a sytuacja zażegnana zostaje dopiero przez stanowczą reakcję policji sądowej. Kolejna rozprawa ma miejsce miesiąc później, 19 lutego 1998 roku i rozpoczyna się od powrócenia do tematu grypsu Jogiego. Dzisiaj rzekomy odbiorca listu zarzeka się, że nie ma nawet pojęcia, co miałby zrobić z tą dziwną i niezrozumiałą dla niego wiadomością.
Sam sugeruje nawet, że nie jest pewien, czy ten list był w ogóle adresowany właśnie do niego. Po nim zeznaje także Ola, wspólna koleżanka oskarżonych, w której mieszkaniu podobno powstał plan napadu, ale dziewczyna kategorycznie zaprzecza temu, że wiedziała o planach swoich znajomych. Swoją wersję wydarzeń opowiada też jedna z dwóch studentek, która odkryła ciało Joli, a także zeznaje Aneta G., teraz już żona Gołębia, która wzięła z nim ślub, kiedy ten był jeszcze w areszcie na Białołęce. Sąd ze zdziwieniem pyta kobietę, czemu zdecydowała się na taki krok, na co Aneta odpowiada. On jest dobry. Nie widziałam powodu, żeby zrezygnować z naszych planów. W dalszej części swojej przemowy przedstawia go jako osobę spokojną i na której zawsze można polegać. Jak wypowiada dzisiaj głośno, sama nie wierzy w winę swojego męża. Jej zdaniem Gołąb nie byłby w stanie skrzywdzić nawet muchy i z tego co wie, to tego feralnego wieczora faktycznie był w mieszkaniu Joli, ale na pewno nie zrobił jej krzywdy. W obronie Gołębia staje też jego macocha, która przedstawia go jako chłopaka wrażliwego, małomównego, skrytego i skrzywdzonego przez życie, bo gdy był małym dzieckiem, zmarła jego biologiczna matka. Pod koniec posiedzenia znowu atmosfera staje się napięta i bardziej zrozumiałe wydaje się być to, dlaczego doszło do bójki po poprzedniej rozprawie. Bo groźby karalne zgłasza siostra Joli, Bogusława, która występuje w sprawie jako oskarżyciel posiłkowy. Kobieta publicznie skarży się, że wielokrotnie była zastraszana przez ojca Osy oraz jej brata, który zresztą związany jest z warszawskim półświatkiem, gdzie znany jest pod pseudonimem Hiszpan. Czy więc z tego powodu musiała ostatnio interweniować sądowa policja? Nie zostaje to wyjaśnione wprost, ale wielu domyśla się, że może chodzić właśnie o to. Jest 18 marca 1998 roku. Dzisiaj, po ponad 2 latach od śmierci Joli, sędzia zamyka przewód sądowy i miejsce mają mowy końcowe. Jako pierwszy głos zabiera prokurator, który na nowo i ze szczegółami przypomina, co zaszło 19 stycznia 1996 roku w jednym z tarchomińskich bloków. Przypomina wspaniałe humory, z jakimi maturzyści jechali taksówką, żartując sobie i śmiejąc się na cały głos. Przypomina, że podzielili między sobą obowiązki i w jak bestialski sposób zamordowali Jolę, po czym jak gdyby nigdy nic poszli zjeść pizzę, a później za zrabowane pieniądze i kosztowności beztrosko bawili się na studniówce. Podkreśla, że właśnie tyle było według Osy, Jogiego i Gołębia warte życie tej młodej kobiety. Zaznacza też, że to bestialstwo jest tym straszniejsze, bo żadne z tej trójki nie było w ciężkiej sytuacji finansowej. Ta sprawa to apogeum i kwintesencja patologii, która drąży część młodego pokolenia. Za kilka miesięcy ci młodzi ludzie przystąpić mieli do egzaminów dojrzałości. Stanęli do niego 19 stycznia 1996 roku i oblali z kretesem. Takimi słowami prokurator podkreśla okrucieństwo tej zbrodni oraz społeczne poczucie sprawiedliwości, którego nie może dłużej ignorować. Żąda dla całej trójki kary dożywotniego pozbawienia wolności oraz 3 lata pozbawienia wolności dla pasera Sebastiana. Kolejna głos ma zabrać Bogusia, siostra Joli, jednak nie jest w stanie, bo razem z matką płacze i po prostu nie potrafi się pozbierać. W jej imieniu występuje pełnomocnik rodziny, który zastanawia się na głos, czy maturzyści faktycznie napadli na niczego nieświadomą Jolę dla pieniędzy, czy może dla zabawy. Przypomina jednocześnie o ogromnej agresji i bestialstwie, jakiego dopuścili się oskarżeni. Chce, by wybrzmiało to głośno i wyraźnie przed wydaniem wyroku. Adwokat zadaje też bardzo celne pytanie. Skoro Jola miała zginąć, bo sprawcy chcieli pozbyć się świadka, to dlaczego przez kolejnych 20 minut zadali jej tak wiele ciosów, skoro śmiertelny cios został zadany po około 2 minutach od ataku? Mecenas nie ma wątpliwości. Tu nie było człowieczeństwa. Wyrok, jakiego żąda prokuratura, jest jedynym słusznym. W imieniu rodziny prosi sąd, aby wyrok był wyrazem potępienia i przestrogą dla innych potencjalnych zabójców.
Do prośby oskarżycieli dołącza się przedstawiciel społeczny z ramienia Stowarzyszenia Przeciwko Zbrodni, Andrzej Zaniewski. Mówi krótko. Oskarżeni mają życie człowieka w pogardzie. Dla nich ważne jest tylko ich własne życie, a teraz wyrok. Są przerażającymi egoistami. Następnie głos zabierają obrońcy oskarżonych maturzystów. Pierwszy robi to obrońca Gołębia. Mecenas nie kwestionuje winy swojego klienta, ani tego, że powinien ponieść surową karę za to, co zrobił. Podkreśla jednak, że Gołąb nie mógł wiedzieć, że w trakcie rabunku dojdzie do zabójstwa i że chłopak w żaden sposób nie przyłożył do niego ręki. Mecenas, przemawiający w imieniu Jogiego, apeluje o to, aby wyrok był wyważony i został wydany zgodnie z literą prawa, a nie był odwetem podyktowanym wściekłością społeczeństwa. Kolejny do głosu dochodzi obrońca Osy, który sugeruje, że jego klientka przyznała się do winy tylko i wyłącznie dlatego, bo była poddana wielogodzinnemu, nocnemu przesłuchaniu, w czasie którego stosowano na niej różne metody, mające na celu wymuszenie wyjaśnień. Mecenas podkreśla, że Osa nigdy nie miała zamiaru pozbawić nikogo życia, ani nawet, wbrew wyjaśnieniom Jogiego, dawać innym sygnału do ataku. Jego zdaniem do tragedii mogło dojść, ponieważ oskarżeni działali w grupie i wzajemnie się napędzali, przez co żadne z nich nie było w stanie zatrzymać pozostałych. Dodatkowo maturzyści byli w szoku z powodu tego, jak daleko to wszystko zaszło i sprawiło to, że nie działali racjonalnie. Obrońca Osy podkreśla, że dziewczyna do ostatniego momentu nie wierzyła w to, że jej koledzy naprawdę zaatakują Jolę, a kiedy już do tego doszło, działała jak automat i wykonywała swoje zadanie. Z całą pewnością jednak nie zabiła. Wszyscy trzej obrońcy w swoich mowach przypominają też, że oskarżeni w momencie popełniania zbrodni nie ukończyli 21 lat, a zgodnie z prawem kara dla młodocianych sprawców powinna mieć charakter wychowawczy, a nie odstraszający. Nie można więc skazać ich dla przykładu, czego przecież żąda społeczeństwo, a kara dożywotniego pozbawienia wolności odbiera nadzieję i z całą pewnością nie jest karą wychowawczą. Do głosu dopuszczeni zostają również sami oskarżeni. Pierwszy odzywa się Jogi, który patrząc w ziemię duka. Popełniłem czyn okrutny i straszny. Chciałem powiedzieć przepraszam, choć wiem, że to słowo nie zwróci córki matce. Proszę sąd o szansę, której ja nie dałem. Tych przeprosin słucha m.in. mama Joli, która zapłakana szepta do adwokata: nie musi przepraszać, i tak mu nie przebaczam. Równie nieszczere i puste są dla bliskich przeprosiny Gołębia i Osy. Oboje nie mają odwagi spojrzeć rodzinie Joli w oczy i mówią na głos wyuczone wcześniej regułki. Na koniec, po wysłuchaniu mów obrony i oskarżonych, głos zabiera raz jeszcze prokurator, który odnosi się do słów obrony, mówiącej o tym, że kara dla młodocianych przestępców powinna być przede wszystkim wychowawcza. W odpowiedzi na te słowa przypomina Gryps Jogiego, w którym ten przechwalał się koledze, że mimo że grozi mu tak zwana ćwiara, czyli 25 lat pozbawienia wolności, to w rzeczywistości czeka go tylko 8 do 10 lat w zamknięciu. Jogi, zamiast szukać w sobie skruchy, kalkulował, jaka jest prawdziwa waga jego zbrodni i jak się okazuje, ocenił, że wcale nie była ona aż tak przerażająca. Na koniec prokurator pyta też obrońców, jakim cudem ich klienci, którzy rzekomo byli w szoku tym, co się wydarzyło, po zabójstwie Joli tak skutecznie splądrowali mieszkanie, umyli w łazience siebie, jak i narzędzia zbrodni. Czy naprawdę osoby w szoku mogły o tym pamiętać i działać tak metodycznie? Po prokuraturze o ostatnie słowo prosi jeszcze pełnomocnik rodziny Joli, który zanim w kimś obudzi się współczucie dla sprawców, chce przypomnieć nagranie z wizji lokalnej i nonszalancję i luz Osy. Chce, by każdy zapamiętał właśnie ten obraz, gdy o charczącej i umierającej kobiecie mówiła jak o przedmiocie, który trzeba zakryć. Nadchodzi 20 marca 1998 roku. To dzisiaj ma zapaść wyrok w sprawie morderstwa Joli.
Na taką okoliczność przygotowano największą salę w budynku. Na miejscu pojawiają się ekipy telewizyjne i radiowe oraz dziesiątki osób chcących uczestniczyć w zakończeniu procesu. Policja sądowa musi dosłownie przedzierać się przez tłum ludzi, żeby wprowadzić oskarżonych na salę. Cała trójka od razu po doprowadzeniu do ławy kuli się, jak gdyby chcieli zniknąć. Pięcioosobowy skład sędziowski 2 dni debatował nad karą dla trójki maturzystów i pasera, ale w końcu doszedł do porozumienia. Gdy sędzia odczytuje wyrok, na sali panuje głucha cisza. Skazuje Marcina M., pseudonim Jogi, Roberta G., pseudonim Gołąb i Monikę O., pseudonim Osa, którzy działali wspólnie i w porozumieniu w zamiarze bezpośrednim zabójstwa Jolanty Brzozowskiej, na kary dożywotniego pozbawienia wolności. Gdy sędzia kończy zdanie, ktoś z widowni woła głośno: nareszcie! Podczas wysłuchiwania tego najsurowszego wyroku przewidzianego przez kodeks karny, Jogi i Gołąb stoją, patrząc w ziemię, nie ruszają się nawet o centymetr i nie okazują żadnych emocji. Tymczasem Osie nogi odmawiają posłuszeństwa i niemal się przewraca. Słysząc wyrok, siostra Joli zaczyna płakać, a jej mama szlochając wzdycha i szepcze: no i co z tego, skoro Joli nie ma? W dalszej części sędzia przewodniczący uzasadnia wyrok sądu, a wysłuchujący go skazani siedzą skuleni, z twarzami ukrytymi w dłoniach. Wśród spraw, które zasługują na szczególne potępienie, ta jest szczególna. Nie pamiętam sprawy, w której mielibyśmy do czynienia z takim okrucieństwem. Może to jest straszne dla rodziny pani Brzozowskiej. Za to, co sąd powie, przepraszamy od razu, że takie słowa padną, ale zakładając, że oskarżeni zamierzali już pozbawić życia Jolanty Brzozowskiej, to mogli to uczynić nie w taki sposób. Po co było zadawać tyle uderzeń kijem bejsbolowym? Po co ten nóż użyty, uderzony w szyję? Sędzia wspomina też o innych sprawach morderstw, które prowadził w swojej karierze i podkreśla, że nawet najbardziej zatwardziali kryminaliści z mafii nieraz nie byli tak okrutni, jak skazana dzisiaj trójka maturzystów. Sędzia przypomina również wszystkim, że okazaniem totalnego zepsucia moralnego było pójście na pizzę w zabrudzonych kurtkach i to dosłownie zaraz po zamordowaniu młodej kobiety. Odnosi się również do kary śmierci, o której przywrócenie postuluje rozwścieczone społeczeństwo i na temat której rozgorzała gorąca dyskusja w mediach. Mówi, że skazani i tak zabili samych siebie, zabili swoją teraźniejszość, ale i przyszłość. Swój wyrok słyszy dzisiaj również Sebastian, drobny paser, który pomagał Osie sprzedać zrabowaną elektronikę. Za paserstwo i zatajenie przed policją wiedzy o popełnionej zbrodni otrzymuje karę 3 lat pozbawienia wolności. Po wysłuchaniu wyroków cała czwórka zostaje skuta i wyprowadzona z sali. Wszyscy z nich odmawiają rozmowy z dziennikarzami i nie mają odwagi, by nawet spojrzeć w ich stronę. Zgodnie z prawem, jeżeli wyrok się uprawomocni, Osa, Jogi i Gołąb będą mogli starać się o przedterminowe zwolnienie po upływie 25 lat od aresztowania, czyli w pierwszym kwartale 2022 roku. Jest początek grudnia 1998 roku, gdy sąd apelacyjny rozpoczyna działania. Obrońcy Jogiego i Gołębia przekonują sędziego, że ich klienci to jeszcze bardzo młode osoby, które mają przed sobą całe życie i z pewnością nie są osobami całkowicie i nieodwracalnie zdemoralizowanymi, a przecież właśnie takie otrzymują kary dożywotniego pozbawienia wolności. W swoim wystąpieniu obrońcy Osy stwierdzają, że dziewczyna powinna być karana jedynie za rozbój, ponieważ nie planowała zabójstwa Joli i nawet nie była świadoma planów jej współtowarzyszy. Przekonują, że poszła z kolegami tylko dlatego, bo ma osobowość niedojrzałą, z cechami histerycznymi. Zaznaczają też, że Osa jest ofiarą mediów, które same stworzyły z niej kobietę potwora, stawianą na równi z Szymańską i Rozumecką, 2 innymi kobietami, sądzonymi w tym samym czasie w głośnych i medialnych procesach. Jak podkreśla obrona, Osa wcale nie była mózgiem operacji, ale taka wersja
pasowała do panującej tendencji mówiącej o złych, bezwzględnych i przywódczych kobietach. W kontrze do stanowiska obrony staje pani prokurator, która zaznacza, że jasno wykazano, że trójka skazanych jest mocno zdemoralizowana i stanowi duże zagrożenie dla społeczeństwa. Przypomina też, że udowodniono, że zarówno Gołąb, Osa, jak i Jogi dokładnie przegadali cały plan, w którym od początku uwzględnili pozbycie się świadka. Przygotowali kij, nogę od stołu. W kiosku kupili plastry do zaklejania wizjerów na klatce schodowej, a jeden z napastników założył nawet rękawiczki, żeby nie zostawić odcisków. Byli też gotowi na scenariusz, zgodnie z którym w środku, poza Jolą, był ktoś jeszcze. Zdaniem pani prokurator o całkowitej demoralizacji świadczy też fakt, że w drodze do firmy Abigail mieli świetne humory, a zaraz po popełnieniu zbrodni poszli świętować do pizzerii. Zdaniem przedstawicielki prawa to Osa dała sygnał do ataku, a następnie słysząc jęki i charczenie Jolanty, kazała przykryć jej twarz szlafrokiem, co było już ostatecznym pokazem bezduszności. O utrzymanie wyroku w mocy wnosi więc prokurator, a także pełnomocnik rodziny Joli, który mówi krótko, ale dobitnie. By zabić, nie trzeba było takich tortur, uderzeń ostrzem w okolice oczu. Do chwili zatrzymania bandyci nie wykazali cienia skruchy. Żyli normalnie, bawili się, jakby nic nie obciążało ich sumień. Wszystko to pokazuje, że zasłużyli na eliminację. Tydzień później sala sądowa wypełniona jest po brzegi. Pierwsze rzędy widowni zajmują rodziny ofiar zbrodni wspieranych przez Stowarzyszenie Przeciwko Zbrodni imienia Jolanty Brzozowskiej. Między innymi są tu bliscy zakatowanego w czerwcu 1997 roku Tomka Jaworskiego. W ostatniej ławce zasiada ojciec Osy i bliscy Jogiego i Gołębia. Sami oskarżeni zrezygnowali z możliwości udziału w rozprawie. Kiedy sędzia przybliża do ust mikrofon, na sali zapada cisza, a następnie ogłoszenie wyroku rozpoczyna od zdania. Zaskarżony wyrok sąd apelacyjny utrzymuje w mocy. Zebrani na sali ludzie zaczynają wstawać, głośno klaskać i wydawać okrzyki radości. Zdenerwowany sędzia uspokaja pobudzoną publiczność i przypomina o powadze miejsca i sytuacji, w jakiej się znajdują. Kiedy znowu zapada cisza, sąd podaje uzasadnienie swojej decyzji o tym, że ci tak bardzo młodzi ludzie spędzą kolejne dekady swojego życia w kompletnej izolacji od świata zewnętrznego. Zaznacza też, że żaden z sędziów warszawskiej apelacji nie spotkał się jeszcze ze zbrodnią na osobie tak ufnej i tak bezbronnej. Zdaniem sądu nie ma wątpliwości, że każda osoba z trójki skazanych jest równie winna, ponieważ plan morderstwa i rabunku uknuli wspólnie i z wyprzedzeniem, a następnie każdy z pełną świadomością swoich czynów go realizował. Sąd apelacyjny odrzucił też linię obrony Osy, która miała nie wiedzieć nic o planie morderstwa, a następnie działać w stanie szoku i pod wpływem strachu. Podawała znaki do zadawania uderzeń, wyrwała słuchawkę, zakleiła wizjer, by w czasie zbrodni czuć się bezpiecznie. Myła kij, wycierała krew z kurtki jednego z oskarżonych, wylicza sędzia. Po raz kolejny przytoczony zostaje też gryps Jogiego, w którym chłopak z nonszalancją mówi, że czeka go maksymalnie 10 lat prawdziwego garowania, co dosadnie pokazuje jego tok myślenia i poziom moralności. Fali przestępstw organa ścigania i wymiar sprawiedliwości muszą postawić tamę, muszą powiedzieć dosyć. Kary są surowe i muszą być surowe, bo brakuje słów na zdefiniowanie tego, co się stało. Oskarżeni mają odchylenia osobowościowe, nie byli karani, opinie o nich są dobre, ale co to wszystko znaczy? Bo zbrodnia, jej okrucieństwo i brak skruchy świadczą o faktycznej demoralizacji Murawskiego, Osińskiej, Gołębiowskiego. Podsumowuje swój wywód sędzia. Kiedy rozprawa dobiega końca, rodzina skazanych w pośpiechu opuszcza sąd, a media skupiają się na rodzinie Joli. Zapłakana mama i siostra szukają pocieszenia w swoich ramionach,
bo mimo, że trójka maturzystów otrzymała maksymalny wymiar kary, to ich ukochanej Joli to nie ożywi. To nie jest prawdziwe dożywocie. Przecież będą spotykać się z rodzicami, po połowie kary brać przepustki. A jej biednej nie ma. To są też łzy radości i ulgi, choć jest jeszcze niepewność, czy nie będą się odwoływać. Mówiła do kamery TVP siostra Joli. 24 kwietnia 2001 roku, niemal 5,5 roku po śmierci Joli, miejsce ma rozprawa kasacyjna przed Sądem Najwyższym. Mimo upływu lat, sprawa cały czas porusza ludzi, przez co i tym razem sala sądowa wypełniona jest po brzegi. W swoich mowach obrońcy skazanych maturzystów skupiają swoją linię obrony na niesprawiedliwości wyroku, który odbierają jako zemstę społeczeństwa, podsycaną przez media. Czy wyrok ma być wydany w oparciu o obowiązujące prawo, czy zaspokoić społeczne poczucie sprawiedliwości? Pyta obrońca Osy. Na to odpowiada mu przedstawiciel społeczny z ramienia stowarzyszenia. Możemy wymagać od mediów, żeby były obiektywne, ale nie możemy, żeby były obojętne wobec zbrodni, cierpienia i rozpaczy. Ostatecznie Sąd Najwyższy odrzuca skargi kasacyjne wszystkich trzech skazanych, tym samym wyczerpując wszelkie możliwości obrony dla Jogiego, Osy i Gołębia. Cała trójka spędzi w więzieniu resztę życia z możliwością przedterminowego zwolnienia po odbyciu 25 lat kary. Zgodnie z tym postanowieniem kolejne lata życia Osa odsiaduje w zakładzie karnym numer 1 w Grudziądzu. Cele dzieli z dwiema współosadzonymi, Szymańską, skazaną za udział w zabójstwie maturzysty Tomka Jaworskiego i Rozumecką, skazaną za udział w zabójstwie dilerów Ery, Piotra i Pawła. Wszystkie trzy to tak zwane dożywotki, wszystkie związane z najgłośniejszymi sprawami ostatnich lat. Łączy je też więcej, bo żadna z osadzonych nie wzięła bezpośredniego udziału w zabójstwie. Wszystkie trzy w sądzie przedstawiały się jako słabe, wykorzystane kobiety, a mimo tego wszystkie trzy zostały uznane przez sąd za mózgi operacji. W procesach Osy, Szymańskiej i Rozumeckiej wzięło udział Stowarzyszenie Przeciwko Zbrodni i wszystkie trzy czują się ofiarami nagonki medialnej. Po części wyrok zawdzięczam mediom, a wtedy nikt się mnie nie pytał, czy chcę, aby o mnie pisano, zwłaszcza w taki sposób, jak to było. Można przeczytać w artykule Trzy furie Jakuba Stachowiaka, napisanego dla Polityki. W kolejnych latach, zza krat, Osa udziela się na blogu Kobiet Osadzonych w Więzieniu. Pisze tam teksty, komentarze, dzieli się przemyśleniami, odpowiada też na pytania czytelników. O sobie pisze tak. Mam wrażenie, że tylko ja stoję w miejscu. Świat się kręci, a ja zaczynam zapominać sporo rzeczy. Bardzo lubię filmy, książki, również Zieloną Milę. Śmieszą mnie reklamy Rozuma z Sercem i nie rozumiem, czemu nie mogę być dawcą krwi. Najbardziej by mi pasowało zniechęcić ciebie do ciekawości więzieniem, ale prawda jest taka, że więzienie jest dla ludzi. W większości sami je tworzymy. W 2020 roku odpisuje na jeden z komentarzy słowami. Mam w sobie ogrom złości do własnej głupoty sprzed 12 lat, do siebie, że brałam udział w najgorszej rzeczy, jakiej może dopuścić się człowiek. Moje przyznanie się do winy, przyznanie się do tego, za co siedzę, jaki mam wyrok, nie zmniejszy rozpaczy tamtych ludzi, ani nie ułatwi mi odbywania kary. Gołąb odsiaduje swoją karę w zakładzie karnym w Iławie, gdzie siedzi w celi pięcioosobowej. Podczas odbywania kary regularnie odwiedza go żona, z którą ma dziecko, poczęte jeszcze w czasie procesu. To zimny, ale spokojny chłopak. Nie wychyla się, ani go do szkoły wysłać, ani do pracy. Przecież on dopiero po 25 latach może starać się o warunkowe, przedterminowe zwolnienie. Taki skazany to nie lada kłopot. Wypowiada się dla Gazety Wyborczej jeden z pracowników zakładu. Jogi osadzony zostaje w zakładzie karnym w Opolu, gdzie oddaje się swojej pasji, jaką jest pisanie opowieści fantasy i science fiction.
jest wielokrotnie nagradzany za swoją twórczość. Wygrywa ogólnopolskie konkursy, w tym konkurs na najlepszy scenariusz sztuki teatralnej. Jogi nie tylko dużo pisze, ale też czyta dużo książek. Jego przypuszczenia z grypsu, że przegaruje maksymalnie 8-10 lat, nigdy się nie spełniają. W czasie dalszego funkcjonowania stowarzyszenia Krzysztof i jego wspólnicy biorą udział w kolejnych głośnych procesach, zwłaszcza w sprawach, gdzie rodzina ofiary doznała krzywdy ze strony policji lub prokuratury. Z czasem jednak reputacja stowarzyszenia podupada, a na światło dzienne wychodzą kolejne skandale, których głównym bohaterem jest jego prezes. Okazuje się, że Krzysztof prowadzi stowarzyszenie nielegalnie, nie płaci również swoim pracownikom, którzy po kolei odchodzą. Pojawiają się też kolejni pokrzywdzeni, którzy twierdzą, że Krzysztof proponuje im reprezentację, ale w zamian za duże pieniądze, a nie pro bono, jak się ogłasza w mediach. Krzysztof zakłada również kancelarię prawną, mimo że nie posiada odpowiedniego wykształcenia i nie skończył aplikacji. Koniec kariery szwagra Joli następuje jednak dopiero w marcu 2013 roku, kiedy zostaje wyprowadzony z własnego domu w kajdankach, a media obiega sensacyjna wiadomość. Okazuje się, że stojący kiedyś na straży prawa mężczyzna organizował nielegalne adopcje. Za pieniądze kontaktował ze sobą pary, które nie mogą mieć dzieci, z ciężarnymi kobietami pochodzącymi z nizin społecznych. Na te cele Krzysztof wynajął nawet dom, w którym umieszczał wszystkie ciężarne pod jednym dachem. Do jego procesu jednak nie dochodzi, bo we wrześniu 2014 roku Krzysztof zostaje aresztowany w Szwecji, gdzie zostaje oskarżony o to, że razem ze swoją wspólniczką zwabił do Szwecji i zmusił do świadczenia usług na ulicy aż 15 kobiet. Tamtejszy sąd skazał Krzysztofa na 5,5 roku więzienia. Po wyjściu zza krat na początku 2020 roku ślad po Krzysztofie się urywa, a wraz z nim ostatecznie znika stowarzyszenie, które de facto od strony prawnej nie istnieje już od 2001 roku. I mimo upływu lat, wciąż nie jest to koniec historii związanej z zabójstwem Joli. W 2022 roku, gdy mija 25 lat od pojawienia się w kodeksie karnym kary dożywotniego pozbawienia wolności, na nowo wraca temat zbrodni sprzed lat, w tym także tragiczna historia zabójstwa Joli. W artykule Ludmiły Ananikowej dla dużego formatu pojawia się rozmowa z prawniczką Marią Eichardt-Dubois, w której z dziennikarką dyskutują na temat kary dożywotniego pozbawienia wolności i kobiet skazanych na tak surową karę. W tej rozmowie prawniczka wspomina m.in. o Osie. Mówi, że za kratami miała różne etapy, że pracowała i korzystała z dostępnych dla więźniarek zajęć, ale też, że jej zachowanie ocenione zostało przez służbę więzienną jako niestabilne i że chociaż nie sprawia większych problemów, to jednak nigdy do końca nie wiadomo, czego można się po niej spodziewać. Prawniczka zdradza też, że Osa w więzieniu wzięła ślub z innym więźniem, z którym znali się tylko z widzenia i z pisania listów, jednak związek ten rozpadł się niedługo później. W rozmowie dla dużego formatu ekspertka najpozytywniej wypowiada się o Monice Szymańskiej, oprawczyni maturzysty Tomka Jaworskiego. To właśnie ją nazywa najbardziej pozytywnym przykładem. Wskazuje, że to Szymańska przeszła największą zmianę, że jest wręcz wzorem dla innych więźniarek i że wykorzystała wszystkie możliwości, jakie dawało jej to surowe miejsce, jakim są mury zakładu karnego. Od czasu publikacji tego artykułu mija blisko rok. Jest 27 marca 2023 roku, gdy na Facebooku bloga kobiet osadzonych w więzieniu pojawia się nieco enigmatyczny wpis. Jak się okazuje, jest to list od Osy. List, który wybrzmiewa po 27 latach i brzmi: Szanowni Państwo, piszę to do mamy Joli, do jej sióstr i braci. Mało prawdopodobne, że w ogóle się kiedyś spotkamy. Nie miałabym odwagi spojrzeć wam w oczy, a poczucie winy, że Jola zginęła również przeze mnie,
wiąże mi nogi. Mało prawdopodobne, by państwo zgodzili się na takie spotkanie i mało prawdopodobne, by mi wybaczyli, ale ośmielam się, proszę o wybaczenie i przepraszam. Przepraszam, że tam poszłam, nie powstrzymałam tego, że stamtąd wyszłam. Mojego czynu nie usprawiedliwia ani moja młodość, ani nic innego. Nie mam nic na swoje usprawiedliwienie. Wiem, że moje dożywocie nie koi waszego bólu. Przepraszam, że pomimo dożywocia wciąż żyję, a Joli już tyle lat nie ma na świecie. Myślę o niej codziennie. Mogła być żoną, matką, może nawet już babcią. Nie ma jej z wami, także przeze mnie. Ta myśl nigdy mnie nie opuszcza i nigdy nie opuści. Wiedząc, że mi nie wybaczycie, przepraszam, będąc kochaną przez moją mamę. Prawdopodobnie nie wyjdę stąd przed śmiercią moich rodziców. Może nigdy nie wyjdę na wolność. Wszyscy umrą ze złością na mnie. Już tego nie odwrócę. Dźwigam tę świadomość każdego dnia. Przepraszam, że przeze mnie cierpicie. Przeprosiłabym wcześniej, ale wiem, że nawet dziś moje słowa otwierają wasze rany. Moja mama ma 76 lat i jest schorowaną kobietą. Dla mnie bardzo dzielną, ale już zgarbioną pod ciężarem problemów. Ukrywała je przede mną, te wyzwiska, które spadały na nią z mojego powodu. Kiedy to wszystko się stało, jedyne co mogłam zrobić z tego miejsca, to przeprosić ją, że jestem takim dzieckiem, że jej plany wobec mnie legły w gruzach już ponad ćwierć wieku temu. Proszę, nie miejcie do niej pretensji. Przepraszam, nie wiem, czy dożywocie jest dobrą karą. Na pewno taki wyrok nie pozwala nikomu zapomnieć. Tak musi być i tak jest. Nie wiem, jak państwo odbiorą mój list. Przepraszam, że się ośmieliłam. Musiałam to zrobić dla mamy Joli i mojej mamy. Podpisano. Pełnoletnia. Zaledwie kilka miesięcy później treść tego wyznania nabiera sensu. Bo już oficjalnie w mediach pojawia się informacja, że Osa, pierwsza kobieta w Polsce, skazana na karę dożywotniego pozbawienia wolności. 28 marca 2023 roku, dzień po publikacji listu, opuściła mury więzienia. Jest nie tylko pierwszą kobietą skazaną na tak wysoką karę, ale pierwszą skazaną na dożywocie osobą, która korzysta z możliwości warunkowego zwolnienia. A warto dodać, że osób, które takie prawo już nabyły, jest kilkadziesiąt i z roku na rok będzie ich przybywać. Ta informacja budzi niemałe poruszenie i jest ogromnym zaskoczeniem nie tylko dla społeczeństwa, ale także dla środowiska prawniczego. Chociaż nic, co się wydarzyło, absolutnie nie jest niezgodne z prawem, to jednak dla wielu niemałym zaskoczeniem jest, że tak historyczna dla wymiaru sprawiedliwości decyzja zapadła właśnie w przypadku sprawy zabójstwa Joli, tak głośnej, emocjonującej i wciąż żywej. Wyjście na wolność Osy zbiega się w czasie z premierą książki Wojciecha Tochmana, która od razu wywołuje spore kontrowersje, ponieważ przedstawia ona narrację, według której Osa nie zasłużyła na tak surową karę. W książce przedstawiona jest raz jeszcze wersja wydarzeń skazanej, według której nie wiedziała, że ma dojść do zbrodni i że wcale się na nią nie godziła. I chociaż nie zaprzecza temu, że była na miejscu 19 stycznia 1996 roku, to nie chciała śmierci Joli, działała instynktownie i pod wpływem strachu. W książce postać Osy i wyrok, jaki zapadł, konfrontowany jest z nieścisłościami i medialną nagonką. Duża uwaga poświęcona jest tu też postaci Krzysztofa i jego udziale w tej nagonce. W książce przeczytać można m.in., że Osa przez 25 lat spędzonych za kratami upomniana została 12 razy, a 120 razy nagrodzona. Większość kar dyscyplinarnych nałożonych zostało na początku izolacji. Jak również można przeczytać w książce Tochmana, sąd, który podjął decyzję o warunkowym zwolnieniu Osy, jako jedyny uznał,
że udział kobiety w popełnionym przestępstwie był mniejszy niż jej dwóch kolegów. Także na podstawie książki powstał spektakl Polowanie na osy, historia na śmierć i życie, który swoją premierę będzie miał w połowie listopada w Teatrze Studio. Nie ma wątpliwości, że dzisiaj Osa jest wolnym człowiekiem. W wywiadzie Angeliki Swobody dla Gazeta.pl Wojciech Tochman, autor książki Historia na śmierć i życie, zdradza, że dzisiaj Monika jest świadoma swojej winy, że kocha zwierzęta i uczy się żyć w nowym, obcym jej świecie, na wolności, gdzie pracuje, chodzi na terapię i gdzie wciąż gnębią ją wyrzuty sumienia. W sieci pod artykułami na temat informacji o wyjściu na zwolnienie warunkowe czy pod wywiadami z autorem książki pojawiło się całe mnóstwo komentarzy i przywołało potrzebną dyskusję na temat wysokości i surowości kar. Pojawiło się tam też wiele słów krytyki wobec kary dożywocia, uznając ją za po prostu nieludzką, ale też wiele złości na decyzję o wypuszczeniu Osy na wolność. Nie brakuje głosów, że po latach sprawczyni jest wybielana i że w tym całym nowym szumie medialnym pochylono się nad skazaną, a zapomniano o Joli. Pod jednym z takich artykułów możliwość komentowania po czasie została zablokowana, bo znowu teraz, podobnie jak w 98 roku na sali sądowej, niektórym puszczały nerwy. Nie można podważać tego, że warunkowe wyjście na wolność przysługuje osobom skazanym, także tym na karę dożywotniego pozbawienia wolności. Można domniemywać, że w przypadku tak historycznego momentu i w związku z wyrokiem przy tak głośnej sprawie, podjęcie takiej decyzji przez sąd penitencjarny było wyjątkowo dobrze i starannie przemyślane. Nie ulega też wątpliwości, że w sprawie Osy, Gołębia i Jogiego zapadł prawomocny wyrok, a ich sprawę rozpatrywało wielu niezawisłych sędziów. Chociaż, jak wiadomo, tam gdzie ludzie, tam pomyłki, to pozostaje wierzyć, że zarówno w tych decyzjach sprzed 20 paru lat, jak i tej świeżej decyzji z tego roku, do pomyłki nie doszło. Jolanta Brzozowska, 22-letnia dziewczyna, straciła życie w miejscu swojego zamieszkania i miejscu swojej pracy, w miejscu, w którym czuła się bezpiecznie. Życie odebrali jej młodzi ludzie, zaledwie kilka lat młodsi od niej, w tym jeden człowiek, którego przecież znała. Dzisiaj miałaby dopiero 49 lat. Tak jak pisała w swoim liście Osa, mogłaby być mamą, babcią, z całą pewnością tęsknią za nią mama i rodzeństwo. Jola nie dostała drugiej szansy. Nie może wrócić warunkowo. Pozostaje jednak wierzyć, że ci, którzy dostali szansę i którzy ją dostaną, docenią dar życia, którego nie zabierze nawet dożywocie. Partnerem dzisiejszego odcinka był NordVPN. Sprawdźcie koniecznie link w opisie tego filmu, pod którym czeka na Was specjalna oferta. Tymczasem ja zapraszam Was na dalszą część materiału, w której usłyszycie fragment rozmowy z adwokatem Michałem Krzysztofowiczem, gdzie wspólnie przyjrzymy się sprawie Osy z prawnego punktu widzenia. Całą rozmowę, w której rozmawiamy szerzej o karze dożywotniego pozbawienia wolności, o sensie takiej kary i obciążeniu, jakie ze sobą niesie, ale też o zmianach i o tym, po co jest obrońca i jaka jest jego rola, usłyszycie w osobnym materiale. Moim gościem jest dzisiaj adwokat Michał Krzysztofowicz, karnista z ponad 20-letnią praktyką. Razem z adwokatem Marcinem Hilarowiczem, założyciel kancelarii karniści.pl, która kilkanaście lat temu jako jedna z pierwszych na rynku zajmowała się tylko i wyłącznie prawem karnym, co nie zmieniło się do dzisiaj. Michał i Marcin prowadzą też działalność edukacyjną w internecie, na TikToku, na YouTube Shorts i na Instagramie, gdzie w krótkich formach opowiadają o ciekawostkach prawnych. Znajdziecie ich wpisując karniści.pl. Witam Cię. Cześć. Jesteś dzisiaj moim gościem, bo rozmawiamy o nieco trudnym temacie, o karze dożywotniego pozbawienia wolności.
I chciałabym, żebyś moim słuchaczom mniej więcej przytoczył, opowiedział, z czym wiąże się to określenie. Po pierwsze, wiąże się z tym, że w takiej, nazwijmy to, zwykłej rozmowie prawnika i nieprawnika pojawia się to sformułowanie dożywocie. Tak. Prawnicy bardzo zwracają uwagę na to, żeby mówić dożywotnie pozbawienie wolności, ale oczywiście na potrzeby naszej rozmowy możemy tych terminów używać zamiennie. Każdy sobie wyobraża, że to zamknięcie, odebranie nadziei na całe życie, to kara, która jest karą taką, nie wiem, ostateczną. Dokładnie, tak sama nazwa wskazuje, że dożywocie, dożywotnio, na całe życie. I jednocześnie, przynajmniej w założeniu, musi być adekwatna do popełnionego czynu czy czynów. W polskim tak zwanym porządku prawnym dożywocie obowiązuje od 1998 roku, od czasu, kiedy został wprowadzony nowy kodeks karny. Często zresztą data 97 rok się pojawia, ale prawidłowy z wrzesień 98. Miałem okazję uczestniczyć w różnych sprawach, w różnych procesach i też rozmawiać z kolegami i koleżankami, którzy mieli okazję być obrońcami w sprawach, w których taka kara została wymierzona. Czy taka kara oznacza, że jeżeli ktoś otrzymuje dożywocie, że nigdy nie wyjdzie na wolność? Jeszcze nie. Jeszcze nie. Jeszcze nie. Dożywocie, czy kara dożywocia jest zawsze, nawet w tym nowym porządku prawnym, jest zawsze zaopatrzona w taki bezpiecznik, czyli możliwość złożenia wniosku o wcześniejsze wyjście, czyli o tak zwane warunkowe. Po jakim czasie? Aktualnie, już teraz, jeśli dobrze pamiętam z nowych przepisów, to minimum 30 lat więzienia. Czyli to się zwiększyło, bo jeszcze niedawno było to 25 lat. Tak. Aktualnie od 1 października to 30 lat, więc czasami łatwo sobie policzyć, kiedy w ogóle możliwość złożenia takiego wniosku się pojawi w sytuacji, kiedy skazany w dniu wyroku ma lat X. Czyli 20-latek dopiero, gdy będzie miał 50 lat, może dopiero próbować ubiegać się o to, żeby wyjść na wolność. To, tak. To jest kawał życia. No to jest prawie całe życie dla 20-latka. Bo każdy z nas pamięta, co robił, czego się uczył, co widział, czego doświadczał, mając lat 20, 30 i więcej, przynajmniej ja. I myśląc o tym, że pierwsza nadzieja pojawi się po 30 latach, wtedy kiedy będę miał, czy sprawca będzie miał 50 i więcej lat, to jest naprawdę odległa perspektywa i pytanie, czy w ogóle wtedy w świadomości skazanego jest jeszcze coś takiego jak nadzieja. No właśnie, a czy można tą nadzieję odebrać? Czy jest taka możliwość, że osoba nigdy nie wyjdzie na wolność i wie to już w momencie, gdy zapada wyrok prawomocny? Od 1 października w Polsce już taka możliwość istnieje. Na całe szczęście przepisy, które zostały wprowadzone, które obowiązują, dają sądowi tylko możliwość orzeczenia dożywocia bez możliwości warunkowego czy terminowego zwolnienia. A co to znaczy w praktyce możliwość? To znaczy, że sędzia ma nadal prawo do tego, żeby zważyć, czy wydać wyrok ostateczny w takiej sytuacji, czy jednak zostawić sobie albo sobie spokój sumienia, a samemu skazanemu właśnie tę ostatnią nadzieję. Aktualne przepisy cały czas mówią o tym, że sąd w wyjątkowych przypadkach może orzec o zakazie warunkowego zwolnienia. Nie ma przepisu, a w każdym razie jako jeszcze może nie znalazłem, w którym mówiłby, że sąd nie ma wyboru i musi orzec zakaz warunkowego czy terminowego zwolnienia. Czyli jako, że to jest świeża zmiana, to się jeszcze nie wydarzyło, bo to jest dopiero, mamy dzisiaj 4 października, zaledwie od 4 dni.
może sąd orzec aż tak surową karę, w zasadzie nieodwracalną, tak. Ale może się to wydarzyć, czyli to będzie w pewnym sensie historyczny moment, bo jeżeli to się w ogóle wydarzy, jeżeli któryś sędzia zdecyduje się powiedzieć, że dana osoba nigdy się nie zmieni jego zdaniem, prawda? To jest bardzo dyskusyjna kwestia, czy można w ogóle twoim zdaniem powiedzieć, że ktoś za 25 lat, za 30 lat, za 35 lat nie zmieni się i nie stanie się lepszym człowiekiem. No to jest jedna z przyczyn, dla których nie wybrałem zawodu sędziego. Nie mam w sobie na tyle przekonania, doświadczenia, no i myślę, że pewnej, nazwijmy to, moralnej determinacji, żeby zdecydować za kogoś, jaki będzie za 30, 40 czy 50 lat i jednocześnie w tym momencie czasu, w którym ogłaszałbym taki wyrok, musiałbym mieć nie 80%, nie 95% przekonania, tylko 100% przekonania, że za 30, czy 40, czy 50 lat ktoś będzie tak samo, w moim przekonaniu, jako sędziego orzekającego, tak samo złym człowiekiem jak dzisiaj. To jest mało realne, bo to brzmi abstrakcyjnie. Brzmi, ale moim zdaniem, jeżeli jest taki przepis, może nie dzisiaj, może nie jutro i pewnie nie za rok, ale wydaje mi się, że nadejdzie taki moment, że usłyszymy na jednej z sal rozpraw w Polsce, że sąd prawomocnie orzeka o całkowitej eliminacji obywatela i do końca życia ten człowiek spędzi resztę czasu w więzieniu. Dzisiejszy odcinek, który właściwie sprowokował do tej rozmowy, to odcinek o Monice Osińskiej i zabójstwie, którego dokonała ze swoimi kolegami w Warszawie. I Monika Osińska jest niewątpliwie ewenementem na skalę krajową, bo nie dość, że jest pierwszą kobietą w Polsce, która została skazana na karę dożywotniego pozbawienia wolności, to jest też pierwszą w ogóle osadzoną, która wyszła przedterminowo mimo tak wysoko zasądzonego wyroku. Jak to odbiło się w środowisku prawniczym? Bo to ja zauważyłam, że w mediach nie za wiele się o tym mówiło. Ale nie wierzę, że w środowisku prawniczym się o tym nie mówiło i nie było gorąco. W momencie, kiedy ta informacja się pojawiła w środowisku, zaczęliśmy się zastanawiać jako obrońcy, jakimi argumentami obrońca, czy nawet sama skazana, bo nie wiem, czy była reprezentowana przez obrońcę, przekonała inny sąd, bo to sąd penitencjarny orzekał o warunkowym zwolnieniu. To nie ten sąd, który wymierzał karę. Do tego, żeby wyjść na wolność, krótko mówiąc. A nie możemy zapominać o tym, że sąd decydujący o ewentualnym przedterminowym wyjściu na wolność w tym wypadku Moniki Osińskiej ma do dyspozycji akta sprawy, z której ten wyrok powstał. I jak mówią przepisy i jak wskazuje praktyka, ten sąd zawsze bierze pod uwagę to, jaki był charakter czynu, którego się dopuściła osoba, która pragnie przekonać sąd do tego, że już zasługuje na to, żeby wyjść na wolność. Więc to jest bardzo interesujące i z ogromną ciekawością bym zapoznał się z treścią postanowienia sądu, żeby zobaczyć, jaka tam jest zawarta argumentacja. Z drugiej strony, warunkowe jest sumą tego, co się dzieje w więzieniu. Czyli nie wystarczy, potocznie rzecz ujmując i upraszczając, dobre sprawowanie, dobre zachowanie. No właśnie, a co trzeba zrobić? Właśnie chciałbym się przekonać i przeczytać, chciałbym tego się dowiedzieć. Czyli było to dla ciebie zaskoczenie? Tak, było to zaskoczenie i ono jest jakby spotęgowane tym, że jeszcze nie miałem okazji spojrzeć właśnie w motywy sądu. Bo historycznie rzecz biorąc, tak jak powiedziałeś, sprawa była wyjątkowa. Atmosfery procesu nie śledziłem, bo jeszcze wtedy nie byłem na
na aplikacji, natomiast byłem już na prawie. Ale po latach miałem okazję porozmawiać z adwokatami, którzy występowali jako obrońcy w tej sprawie. Możesz powiedzieć o tym spotkaniu coś więcej? Jeden z obrońców wspominał, że atmosfera była gęsta. Na każdym terminie, że strona pokrzywdzona, trudno się oczywiście dziwić, natomiast strona pokrzywdzona wprowadzała na salę dużą ilość emocji. I zainteresowanie, które może teraz ze względu na zmianę, nazwijmy to, w kierowaniu uwagi, atmosfera medialnego zainteresowania obciążała ten proces i przebieg. Jeśli mogę to powiedzieć, nie pracowało się najlepiej. Myślę, że wszystkim na sali, bo jednak tak dramatyczne wydarzenia. Chciałbym, żeby były oglądane z każdej strony, ale jednak w atmosferze skupienia i spokoju i merytorycznej pracy. A jeżeli pojawiają się emocje na sali sądowej, to czasami trzeba umieć nad nimi zapanować. To jest zawsze rola sądu, ale my jako adwokaci też powinniśmy dążyć do tego, żeby spokój i rozwaga to było coś, czym się kierujemy na sali rozpraw w sytuacjach, w których emocje biorą górę nad czy to merytoryką, czy procedurą. No bo ta sprawa rzeczywiście była głośna, były ogromne emocje podczas procesu i pojawiają się takie zarzuty, że ten wyrok aż tak surowy wynikał z tego, że był to poniekąd taki wyrok pokazowy. Że kobieta też jest zdolna do takiego czynu. Takie się pojawiają zarzuty z różnych stron. I co ty o tym myślisz? Czy możliwe, że sąd pod wpływem presji społeczeństwa, pod wpływem presji takiego takiej wściekłości ludzi na całą tą sytuację, że mógł rzeczywiście zasądzić wyższy wyrok niż powinien? Chcę wierzyć, że za każdym razem sąd, sędzia, który wychodzi na salę rozpraw ogłosić wyrok i wcześniej procedować w sprawie, zawsze się kieruje tylko i wyłącznie materiałem dowodowym, swoim sumieniem i wewnętrznym przekonaniem, że taki wyrok jest po prostu sprawiedliwy. Chciałbym, żeby tak było. Liczę na to, że tak jest. Zarzuty, o których mówisz, które nawet teraz w stosunku do tak zwanych głośnych wydarzeń, głośnych spraw się czasami pojawiają, są społecznie czy emocjonalnie dla mnie zrozumiałe. Natomiast mam wrażenie, że najczęściej albo jeśli nie zawsze takie zarzuty są kierowane przez osoby, które nie znają akt sprawy. Mają taką ogólną ocenę, też nie trywializując tego, ale że osoba X zabiła drugą osobę. No to za to powinno się iść na 25 lat, czy na karę dożywocia. Sprawy, gwałtowne zdarzenia mają czasami tak wiele subtelności, tak wiele półcieni, że no nie można zapominać o tym, że to ten sędzia, człowiek z imienia i z nazwiska wydaje wyrok, a więc decyduje o ludzkim życiu, ma zawodową odpowiedzialność, ale też i pewien moralny ciężar, żeby dźwigać to do końca też swojego życia. I chciałbym mieć przekonanie, że za każdym razem ten sędzia wychodzi ogłaszając wyrok i ogłasza wyrok, że jest stuprocentowo przekonany i że nie jest to decyzja związana z oczekiwaniem społecznym, na przykład wbrew dowodom. Bo tego sobie nie wyobrażam. I trudno mi byłoby zaakceptować nawet taki pogląd. Ja go mogę zrozumieć, ale ja go nie akceptuję. Ciężar leży też po stronie tych, którzy wydają wyrok. Ale ciężar też teraz leży po stronie tych, którzy taką osobę wypuścili na wolność. Bo jeżeli coś by się wydarzyło, to kto ponosi odpowiedzialność w takiej sytuacji? Kto
do kogo mielibyśmy mieć pretensje? Może do systemu? No właśnie. Bo jeżeli system przewidział taką instytucję jak warunkowe przedterminowe zwolnienie, no to można by się zacząć zastanawiać nad tym. Człowiek jest omylny. Może skazany czy skazana potrafi zrobić dobre wrażenie, ale jeśli chodzi o takie posiedzenia, na których się przecież decyduje o warunkowym przedterminowym, no przebiegają jednak w sposób nie taki jak, trywializując nieco, nie jak konkurs piękności, tylko na takim posiedzeniu. Nie dość, że jest oczywiście sędzia, który decyduje o tym. Jest wysłuchiwany, oprócz skazanego, który, co oczywiste, ma interes w tym, żeby wypaść jak najlepiej. Przedstawiciel zakładu karnego, który ma wgląd nie tylko w ostatnie, nie wiem, 6 miesięcy czy rok przed terminem tego posiedzenia. I zaczyna się na przykład lepiej zachowywać. Ja wierzę, bo to jest bardzo ciekawy przypadek, ja wierzę, że w tym wypadku, o którym mówimy, musiało być to tak w oczywisty sposób przekonujące, że ja nie wykluczę, że sędzia podpisujący postanowienie o zwolnieniu miał naprawdę głębokie przekonanie, że ta skazana zasługuje na takie dobrodziejstwo. Bo też musimy pamiętać o tym, że to nie tylko, to nie działa tak prosto, że ktoś po prostu wychodzi. Warunkowe polega na wprowadzeniu skazanego w stan takiej, nazwijmy to, kontroli i zawieszenia. Bo to jest okres próby, no który właśnie w wypadku warunkowego wynosi 10 lat. 10 lat. Tak, przez 10 lat skazany, w tym wypadku oczywiście, nie, czyli skazana, jest pod opieką kuratora, może mieć nałożonych szereg obowiązków, kontaktu z kuratorem, informowania o zamiarze zmiany miejsca pobytu i braku możliwości dokonania tego bez zgody sądu. Ja zakładam, że tam jest w tym postanowieniu, w tej decyzji sądu, jest kilka takich wentyli bezpieczeństwa, ale wierzę też, że ta decyzja nie dość, że była trudna, ale na pewno była przemyślana. To na pewno. Mamy taką nadzieję. Na 100%. Bardzo jestem ciekaw, co tam jest w aktach. Pomijając ten aspekt, nazwijmy to, warsztatu zawodowego. Tak. To nie możemy zapominać o tym, że na takim posiedzeniu swoje stanowisko zawarł przedstawiciel zakładu karnego. On mógł się oczywiście nie zgodzić, ale to jest władza sądu, żeby zdecydować się mimo braku zgody. Ale jestem przekonany, że to nie tylko trzy tak zwane wnioski nagrodowe, czyli krótko mówiąc takie swego rodzaju więzienne pochwały, zdecydowały o tym, że pani Osińska dostała warunkowe. Musiało być coś więcej. Wiemy, że na pewno skończyła szkołę, że pracowała. Ja bym stawiał hipotezę, że tam doszło, mogło dojść do widocznej, realnej zmiany refleksji, czyli może być tak, chciałbym mieć nadzieję na to, że system zadziałał, że doszło do resocjalizacji, doszło do naprawy, doszło do głębokiej refleksji i doszło do powstania sumy argumentów, które spowodowały, że sędzia, mając przecież świadomość, kto to jest, jaki to był czyn i jaki to był wyrok, postanowił z pełnym przekonaniem, tak jak rozmawialiśmy przed chwilą, dać szansę i ją zmaterializować poprzez to, że opuściła gościnne mury zakładu karnego. Bo warto podkreślić, że to jest naprawdę wielkie wydarzenie, bo przed Moniką byli też inni skazani, którzy równie dostali tak samo wysoki wyrok, którzy wcześniej już uzyskali to
prawo do ubiegania się o zwolnienie warunkowe, ale oni nie dostali tej szansy i ich mówimy o nie jednej, dwóch, pięciu, a kilkudziesięciu osobach. Masz jakieś takie swoje przemyślenia, dlaczego akurat Monika? Bo tak jak mówisz, to było szokiem, bo rozumiem, że szokiem to było dla ciebie, no bo to była bardzo głośna, brutalna, wyjątkowo brutalna sprawa. Aż trudno uwierzyć, że ktoś wziął ten ciężar na siebie. Nie chciałbym tego nazywać szokiem, ale na pewno zaskoczeniem. Zaskoczeniem. To było bardziej zaskoczenie, dlatego że często jest tak, że te głośne, tak zwane głośne procesy, siłą rzeczy przez czasami skalę zjawiska, czy też skalę nagłośnienia, skupiają uwagę. Zarówno obrońca, jak i sam skazany i sąd, i prokuratura, musi mieć tego świadomość, że taka decyzja będzie, czego doskonałym przykładem jest nasza rozmowa, będzie oglądana, komentowana, analizowana. W związku z tym nie chcę powiedzieć, że to jest powód, dla którego ta decyzja musi być dwa razy bardziej przemyślana. Tego nie mówię. Natomiast wziąłbym to pod uwagę, że nie jest to też z zachowaniem wszystkich proporcji zwykłe postanowienie w zwykłej sprawie. Bo ktoś po 2 latach z wyroku 3-letniego dostał szansę od sądu. Tylko ze względu właśnie na też pewną medialną ekspozycję. Musiała być tam suma argumentów, które po prostu się dają obronić. No właśnie. Bardzo chętnie poznałbym treść motywów. Ja mam nadzieję, że się uda. Czy to się jest możliwe, żeby zajrzeć w te dokumenty, w te akta? Nieuprawniony podmiot, czyli nie obrońca, nie ma do tego prawa. Mm-hmm. Natomiast wydaje mi się, że będzie możliwa za jakiś czas publikacja tego postanowienia. Oczywiście w zanonimizowanej formie. No ale ze względu na szczegóły i choćby inicjały będzie można spróbować. Myślę, że to raczej chodzi o to szczególnie, że rozstrzygnięcie jest jedyne na razie w swoim rodzaju, ale to się zmieni. Jeśli już zapadło pierwsze, to będą następne. No właśnie, i to jest moje kolejne pytanie. Czyli czy to jest jakiś przełomowy moment? To jest, oznacza to, że skoro Monika wyszła, to teraz będą kolejni? To jest jakiś taki efekt domina się rozpoczyna? Myślę, że nie ma tutaj automatycznego mechanizmu. Ale historia pokazuje, że jak już raz się przekroczy, nie wiem, barierę, jeśli dobrze pamiętam, choć lekkoatletyka nie jest moim najlepszym polem zainteresowań, ale jeśli dobrze pamiętam, skok o długości 8 metrów w dal. 8 metrów było barierą nie do pokonania. Jak już ktoś ją pokonał, to się okazało, że po jakimś czasie kolejni skoczkowie zaczęli skakać. I myślę, że stosując te, może niezbyt trafną analogię, ale myślę, że to jest pewne zjawisko, że to się już zacznie. Czy będzie to mechanizm automatyczny? Nie. Czy da możliwość nawet obrońcom, albo nawet skazanym odnosić się do takiego historycznego orzeczenia, mówiąc, skoro w takiej sprawie, to dlaczego ja nie zasługuję? No właśnie, bo z prawnego punktu widzenia może tak być, że to orzeczenie jest taką kartą przetargową dla niektórych. Myślę, że może być wykorzystywany jako argument. To system prawny, w którym funkcjonujemy, nie jest tym systemem precedensowym, ale nie zdziwiłbym się, że argumentacja, szczególnie jeśli będziemy mieli możliwość ją poznać, zostanie, mówiąc uczonym językiem, inkorporowana do argumentacji w innych sprawach. Nie widzę powodu, żeby tak się nie wydarzyło. I uważam, że pojawią się kolejne orzeczenia tego typu. Ostrożnie oczywiście, ale myślę, że to jest pierwsze i nie ostatnie. Bo to jest ciekawe, że takie orzeczenie
taka decyzja padła właśnie w głośnej sprawie, bo można byłoby się spodziewać, że ten pierwszy krok będzie taki bardziej ostrożny, prawda? Że wybrana zostanie osoba może z mniej głośnej sprawy. A tu naprawdę to było ogromne wydarzenie. Pierwsza kobieta skazana na dożywocie wychodzi jako pierwsza na wolność. Jest to bardzo, bardzo interesujące. I przy okazji tego często widziałam takie komentarze, może bardziej plotki bym je nazwała, że istnieje taka niepisana zasada i przynajmniej istniała do tego momentu, że osoba, która została skazana na karę dożywotniego pozbawienia wolności, że nikt się nie odważy wypuścić jej warunkowo. A tu się jednak to wydarzyło. Czy to były rzeczywiście plotki, czy było tak przez długi czas, nikt się nie chciał wychylić? Prawnicy mają to do siebie, że opierają się na przepisach, spierają się o to, czy w przepisie X chodzi o to, czy o coś zupełnie innego. I jeżeli się spieramy, to chcemy się nawzajem przekonać, czy jest coś prawnie możliwe, czyli czy kodeks, którym się na co dzień posługujemy, dawałby możliwość do takiego, a nie innego działania. W tym wypadku nie było się o co spierać, bo było wiadomo, że prawo pozwala na takie rozstrzygnięcie i nie było tu specjalnie pola do jakiejś ekwilibrystycznej interpretacji, że nie pozwala. Bardziej w kategoriach nazwijmy to społecznych. Jeśli sytuowaliśmy sobie rozmowę i posługiwaliśmy się nie znając sprawy. To jest zawsze ten przywilej, że można sobie rozmawiać o sprawie nie znając jej i mieć swój pogląd. Pojawiały się głosy. Parę razy brałem na pewno udział w takich rozmowach, w których pojawiał się głos. No przecież żaden sąd nie zdecyduje się na warunkowe, właśnie szczególnie w jakiejś głośnej sprawie. No właśnie. Nawet nie mieliśmy na myśli tej konkretnej. Ale ta decyzja pokazuje, że po raz kolejny, że sędziowie orzekają niezawiśle. Niezawiśle od zewnętrznych nacisków, jeśli takie się pojawią, od kontekstu społecznego, od tego, czy gazety, czy portale o tym napiszą, czy nie. Sędzia otwiera akta, ma kontakt z osobą i tylko i wyłącznie na tej bazie powinien i oczywiście dysponując przepisami i tylko i wyłącznie na tej bazie powinien orzekać. W związku z tym, jakkolwiek można krytycznie spojrzeć na to, co powiem, ale ja się cieszę, że doszło do takiego rozstrzygnięcia. Właśnie chciałam cię o to zapytać, czy do tego dążysz? Tak. Że to jest dobra zmiana. To jest dobra zmiana w tym kontekście, że patrząc na wszystkie okoliczności, o których przed chwilą sobie powiedzieliśmy, proces, te jakieś historyczne parametry, pierwsza kobieta, tylko jakkolwiek to nie zabrzmi, to nie ma znaczenia. Sąd otworzył akta, miał kontakt ze skazanym i ocenił, to nie ma, ja nie mam w grupie argumentów, nie ma tego, że to pierwsze wydarzenie tego typu w latach 90. 2000, albo pierwsza kobieta, albo pierwsza blondynka, to naprawdę nie ma żadnego znaczenia. Znaczenie ma to, że sędzia, czytając akta, uznał, złożył podpis pod postanowieniem, a następnie pod tak zwanym nakazem zwolnienia i w odpowiedzialny sposób wziął na siebie, jeśli to jest ciężar, ale wziął na siebie odpowiedzialność za to, że po tylu latach skazana Osińska pewnego dnia po prostu wyszła i nie wróciła po 24 czy 48 godzinach przepustki, tylko będzie pewnie próbowała zbudować swoje życie na nowo. Po takim czasie to chyba się buduje na nowo. Myślisz, że ma szansę po 27 latach za kratkami odnaleźć się w tym zupełnie innym świecie? Wyobraź sobie, jak wyglądał nasz świat 27 lat temu. To było inne miejsce. Myślę, że sędzia, który podpisywał to postanowienie, ma taką nadzieję. A
świat się zmienił w ten sposób, że myślę, że trzeba będzie... trzymać kciuki, bo... trzymać kciuki, że się nie pomylił. Bo to wszystko się tak strasznie zmieniło w tym czasie, że jak przypomnę sobie kontakt ze swoim klientem, który przebywał w chwili tego mojego z nim spotkania, przebywał w areszcie 12 lat już. To jest czas, w którym może się naprawdę dużo zmienić, się zmieniło. I usiadłem w sali rozpraw przy pulpicie dla obrońców i ze względu na organizację sali rozpraw on stanął za mną. Był akurat rozpinany z kajdanek. I ja, przygotowując się do rozprawy, wyjąłem akta, kodeks i położyłem na chwilę na pulpicie telefon komórkowy. I poczułem, jak dotyka mnie lekko w plecy. Patrzy się na telefon i mówi: o, to tak wygląda ten słynny iPhone. A to nie był iPhone do tego. Mm-hmm. I sobie pomyślałem, jak bardzo ograniczona jest ilość bodźców, informacji, tego wyeksponowania na postęp. No tak. Że dla nas rzeczy, których nie zauważamy na co dzień, dla kogoś, kto jest pozbawiony wolności przez kilkanaście lat, jest czymś, co trzeba mu de facto na nowo wytłumaczyć. Tak samo miałem klienta, który po kilkuletnim pobycie w areszcie żył przed aresztowaniem bardzo szybko i bardzo intensywnie. Przez kilka miesięcy siedział w domu, bo nie był w stanie przyzwyczaić się do pośpiechu ludzi, do tempa życia i jednocześnie musiał się na nowo uczyć technologii, która nas otaczała, i musiał się spróbować w tym odnaleźć. A mówimy o kilku latach, tak? Tak, a to tylko, tylko. No, z zachowaniem proporcji. Tylko kilka lat. I to myślę, że będzie ogromne wyzwanie dla kogoś, kto spędził tam niemal 30 lat. Chciałbym zobaczyć zdjęcia na przykład swoje, albo otoczenia, w którym funkcjonowałem te 27 lat, to może by mi dało jakąś taką realną skalę tego, jak trudne może być przyzwyczajenie się, albo to chyba na nowo trzeba. To trzeba, trzeba zrobić reset i spróbować się nauczyć wszystkiego na nowo, bo to już nie jest ewolucja, tylko... rewolucja. Nie wiem, czy to jest rewolucja, czy to jest wszystko po prostu na nowo, całkowicie nowy porządek. No tak, no jest. To będzie, myślę, że to będzie bardzo duże wyzwanie i może być problemem też. Bo i postawmy na chwilę taką spekulację, zupełnie spekulacyjną tezę. W ciągu 27 lat można się nawet nie to, że przyzwyczaić, tylko można się nauczyć żyć na nowo. I nagle tak drastyczna zmiana i tak nagła może być to murem nie do przeskoczenia. Zwłaszcza, że życie w więzieniu jest podporządkowane pewnym bardzo sztywnym zasadom, gdzie tam wszystko jak w wojsku najpewniej i jest wszystko co do godziny ustalone. Rozmawiałem kiedyś z jednym z więźniów, jednym ze skazanych, który powiedział: w areszcie jest, czy w więzieniu, technicznie rzecz biorąc, tam jest nic. Tam nie ma zapachów. Tam jest regularna pobudka, regularne posiłki, regularne aktywności. Każdy dzień wygląda tak samo. I ze względu też pewnie na polepszający się, ale nadal prawdopodobnie dość daleki od wysokich standardów poziom tej izolacji, taki faktyczny, wygląd cel, wygląd korytarzy, wyposażenie. Tam jest całkowicie płasko. W związku z tym ten kontakt ze światem zewnętrznym
na przykład w formie przepustek. Moim zdaniem systemowo musi być, czy może być nastawiony na to, żeby, i może tak było w wypadku Osińskim, mogę nawet założyć, że tak było, że te przepustki były udzielane na przykład coraz dłuższe, żeby miała czas nauczyć się, zobaczyć, przyzwyczaić. I prawdopodobnie jest tak, że za każdym razem po pierwsze wracała, co oczywiste, a po drugie, no będąc też pewnie pod opieką psychologów, uczyła się ewentualnej, powiedziałbym, nadziei na to, żeby funkcjonować na nowo w tak zmienionym społeczeństwie. Czyli można się domyślać, że to nie był do końca taki gwałtowny skok na głęboką wodę. Pewnie była przygotowywana do tego, ale to by oznaczało, że to była długo już planowana decyzja. Można wyjść z takim założeniem? Ja patrzę na to inaczej. Myślę, że to jest tak. Zakładam, że były jej udzielane przepustki. Muszę ze względu na decyzję, którą omawiamy w tym momencie, muszę zakładać, że zawsze wracała w terminie. Że nigdy nie było problemów z tym. Suma tych okoliczności na pewno posłużyła sądowi oczywiście do wydania takiego postanowienia. Ale nie stawiałbym tezy, że było to przygotowywane. Bardziej stawiałbym tezę, że wniosek o to udzielenie warunkowego był przemyślany. Sam fakt jego złożenia oczywiście. I był też na pewno oparty na obserwacjach zachowania Osińskiej zakładu karnego. Bo to nie jest decyzja tego konkretnego sędziego o zwolnieniu warunkowym, tylko wcześniej, jeśli chodzi o przepustki, to są decyzje dyrektora zakładu karnego. Są dwa różne podmioty. Ale wydaje mi się, że musiało to być w ten sposób. Nie zakładałbym, że jest to tak, powiedziałbym, barwnie i filmowo, że po 27 latach nagle otwierają się bramy zakładu karnego i na nowy świat wychodzi ktoś, kto nie był na nim wcześniej 27 lat. Myślę, że tak to nie było. No właśnie, bo Monika w zasadzie nie ubiegała się wiele razy, bo 25 lat minęło, po 27 wyszła, a z tego, co chyba wiem, to raz na rok, tak? Może tak mi się wydaje, że to jest prawo do tego, żeby złożyć raz na rok. Czyli wtedy... Przy założeniu, że złożyła, tak, to mógł być drugi wniosek. Ale ja będę uparcie wracał do tego, że to musi być suma okoliczności sprzed nawet 20, albo nawet wcześniej, niż ostatnie 2-3 lata dobrego sprawowania, bo wtedy sąd mógłby powiedzieć, że to jest taki, nazwijmy to, konformizm penitencjarny, że przez 20 lat będę wywijał, ale przez 3 lata potem się uspokoję i dostanę warunkowe. Tak nie sądzę, żeby tutaj to tak zadziałało. Ja wierzę, że tutaj doszło do decyzji przemyślanej. Wierzę też, że trudnej dla takiego, dla sędziego, który orzekał. Bierze na siebie ogromną odpowiedzialność. Tak, i nie jest anonimowy. Nie. Jak się coś wydarzy, to wszyscy spojrzą wtedy na niego. Na pewno. Na pewno. Na dyrektora zakładu karnego. Ale to jest los każdego sędziego de facto. Taki sobie wybrał. Ja jak się spóźnię ze złożeniem apelacji, to ja będę miał problemy. Los, który sobie ja wybrałem, że muszę pilnować wielu różnych rzeczy. No tak, bo w zasadzie za każdym razem, czy mówimy komuś, że nigdy nie wyjdzie na wolność, czy że wychodzi po wielu latach, to zawsze to jest nasza moralna decyzja, sędziego moralna decyzja, który musi z tym żyć. Moralna, ale też i prawna. I prawna. My mamy mechanizmy, które
na światło, skądinąd ustawodawca nas tak wyposażył. Mamy instrukcję i analizujemy zbiór swoich przemyśleń, właśnie zbiór argumentów i przepuszczamy przez filtr tej procedury i dochodzimy do wniosku, tak, ty zasługujesz na to, albo nie, ty nie zasługujesz, ty nie wyjdziesz, ty będziesz siedział. Zwróć uwagę, też tej sprawy zbyt blisko nie śledziłem, ale wydaje mi się, że do dwóch różnych decyzji dochodziło w sprawie, o którym został zrobiony film Dług. Mhm. Tam chyba było tak, że jeden ze skazanych wyszedł trochę wcześniej z więzienia. Można by było też, stosując te miary, którą zaproponowałaś na pewnym etapie rozmowy, głośna sprawa. Tak. No, było, nie było zabójstwo. Nie wiemy, czy było tak jak w filmie, bo no to wiedzą tylko obrońcy i sędziowie, którzy uczestniczyli w tym procesie. I dwie postacie. To samo zdarzenie. Ewidentnie suma w areszcie i suma w zakładzie karnym zdarzeń była inna. Mm-hmm. Bo jeden ze skazanych wyszedł wcześniej, a drugi musiał na to poczekać. A sprawa teoretycznie ta sama. Czyli chodzi o to, co się działo już za kratami po prostu. To tak uważam. Jest najistotniejsze. Tak uważam. No bo mamy też przecież Monikę Szymańską, Małgorzatę Rozumecką. Wszystko to działo się w tym samym czasie. Tamte kobiety dalej są za kratkami, a Monika wyszła. Mimo, że to mówimy tam o różnicy, tam nie wiem, dwóch. Tak, jakoś tak. Zobaczymy. Może się okazać, że to jest też nadzieja dla nich. Nie wiem. Nie wiadomo. Nie wiadomo. To wiedzą sędziowie, którzy będą rozpoznawać, zakładam, że składane wnioski o warunkowe przez te osoby. Michał, bardzo ci dziękuję za rozmowę. Przekazałeś nam tu ogrom wiedzy i myślę, że wiele kwestii się rozwiało. Natomiast ja mam takie przemyślenie, że to jest moim zdaniem początek, bo myślę, że jest mnóstwo pytań, które jeszcze by się pojawiły, których my tutaj jeszcze nie poruszyliśmy. Może nasi słuchacze będą mieli jakieś pytania do ciebie, może uda się kiedyś zrobić kolejne spotkanie, gdzie sami słuchacze zadadzą jakieś pytania, które ich trapią w kwestii prawnej. Natomiast dzisiaj bardzo ci dziękuję. Poruszyliśmy trudny temat. Bardzo dziękuję również za zaproszenie, było mi bardzo przyjemnie. Bardzo się cieszę, że miałem okazję odpowiedzieć na kilka pytań, przy których przynajmniej części z nich zdarzało mi się już w zaciszu jakichś spotkań towarzyskich odpowiadać, bo właśnie na temat choćby pracy adwokata, bo dajesz możliwość przekazania tego szerzej, niezależnie od tego, czy dotyczy to mnie, czy kogokolwiek innego. To ten nasz zawód nie zawsze lubiany. Może bardziej niezrozumiały czasem. Może jest to sposób na to, pierwszy krok, żeby zaczął być szerzej rozumiany, ale naprawdę jest potrzebny. Zdecydowanie. Prawnicy, obrońcy są nam potrzebni. Musimy szanować ten zawód i wiedzieć, że nigdy nie wiemy, kiedy będziemy potrzebować pomocy. Dziękuję. Bardzo ci dziękuję. Dzięki. Teraz odsłuchaliście tylko fragment mojej rozmowy z Michałem. Natomiast jeżeli chcecie usłyszeć pełną rozmowę, zapraszam was do kolejnego odcinka, gdzie usłyszycie naszą rozmowę bez żadnych cięć. Jeżeli chcesz wesprzeć moją twórczość, zapraszam cię do zostania moim wspierającym na YouTube. Na osoby, które zdecydują się na wsparcie, czeka przedpremierowy dostęp do odcinków i inne bonusy. Warto też śledzić mnie na Instagramie, gdzie często zdradzam szczegóły na temat nadchodzących odcinków. Zasubskrybuj mój kanał, jeżeli nie chcesz przegapić nowych materiałów. Serdeczne podziękowania kieruję do wszystkich moich wspierających i patronów. Ten odcinek dedykuję właśnie wam.